Pochwalony, moi drodzy, nie włączyłem mikrofonu. Dobra, wszystko tu, wszystko tu. Witam wszystkich, Soprano Sienek, Mirek, Paweł, Kacper, Arek, Maurycy, Arturo, Ambasador, MM. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy sobie... Szkoda gadać dzisiaj o firmie, wam powiem, będę narzekał. Słuchajcie, normalny dziad trans. Szkoda gadać w ogóle, powiem, ale i tak powiem, bo dupę obrobić trzeba, nie ma co. Tylko poczekam, aż więcej osób będzie, bo nie ma co, tak wiecie, nie? Dla 10 osób gadać, a potem każdy się będzie pytał, co się stało. Dużo się stało, słuchajcie. Najlepsze jest to, powiem wam, że jestem na bazie i jestem bez samochodu, jak widzicie. To jest w ogóle beka, ale nic, no samochód stoi na magazynie, jest załadowany. Słuchajcie, ja sobie dzisiaj chciałem poleżeć, seriala sobie oglądnąć. A tu dostaję wiadomość, ruszaj dupę i jedź, a jak ci się nie podoba, to na twoje miejsce, za bramą tam jest cały autobus, ten busik Ukraińców. Także no, musiałem niestety ruszyć dupsko i dzisiaj muszę trochę pojeździć. Szkoda szczępić ryja, Paweł Nawrot, dokładnie. Szkoda szczępić ryja, panie. Także słuchajcie, dzisiaj będziemy jechać, musiałem się wrócić na bazę. Filip Korczyński, czemu twoja wiadomość została przesłana do sprawdzenia, jak piszesz mi cześć? Agnieszka Piechota, siema. Paweł Nawrot, a dobra, Filip Korczyński. Także słuchajcie, no muszę dzisiaj trochę pojeździć, bo trzeba dzisiaj zrobić wykresówki, znaczy z dzisiaj na jutro. Masakra normalnie, mówię wam. Stary chłop, a musi jeździć w gierkę, bo szef chce, tak, wirtualnej firmy, nie? A jak ci się nie podoba, to... Nie, no oczywiście wiecie, no naobiecywane, jak się tu zatrudniałem, słuchajcie, przyjdź do nas, będą kukułki, może nawet jakieś, wiesz, takie lepsze kukułki, były jakieś taniej rysy, kurde, z hali, wyłącz pauzę. A na premię będzie czekolada, tylko nikt nie powiedział, że to takie mydło z dworca, co kiedyś sprzedawali takie podrabiane czekolady. No firma po prostu, mówię wam, totalny dziad trans. Siemasz Silver Dragon. Bartulo, siemaneczko. No właśnie, Filip, i przesyła cię do sprawdzenia. Ty coś nabrojone masz. Czekajcie, jeszcze tylko wyjdę tutaj, bo coś mi tutaj, nie wiem, czy wszystkie dźwięki działają, czy nie. Jo, ja działam aż za głośno, to ja siebie trochę ściszę. Wam grę trochę ściszę i możemy jechać dalej. No masakra, powiem wam. Także czy chciał, czy nie chciał. Jak to się mówi, dumą, nie dumą, carem nie budziesz, trzeba wsiąść do Renatki. Tylko, że mnie tu żaden mongoł nie rozjechał. Słuchajcie, wszystko od Jay-Z Cata sobie załadowałem, żeby było śmiesznie. Także mam wszystko od Jay-Z Cata. Chyba tylko od Jay-Z Cata nie wiem, czego nie mam. Jakiegoś moda na pewno nie mam. Siemaneczko, motofan. Hubert, siemaneczko. Boski, siema, Boski. A, na historii czatu nabroiłeś, Filip. No to się powstrzymaj od takiego pisania częstego. Pisz tylko jak musisz, albo jak jest to bardzo wymagane. No bo po co mam tu co chwilę czytać, że zostałeś przesłany do sprawdzenia. O, tu ziomeczki sobie na osikanym przystanku normalnie stoją cały czas. Colin Makre tu był, słuchajcie, nie ma, że boli. Ale słuchajcie, moi chyba niektórzy, którzy przychodzą na kanał, się uczą, bo rządzi się, pisze tu przez RZONDZI. Także niektórzy się uczą chyba z tego przystanku pisać. Dobra, idziemy. A nie masz problemów, bo mi czasami Jay-Z Cat psuje rozgrywkę. Arek, na razie nie mam. No troszeczkę ladżyło kiedyś z Jay-Z Catem, a mi tak nudno było, bez Polanda, to mówię, a se chociaż Jay-Z Cata ściągnę, tak na otarcie łez. Także idziemy na ten nasz magazyn. Renatka jest załadowana. Będziemy ruszać na Koszalin. O, Renatka stoi. Na Koszalin się kierujemy, a wtedy gdzieś dalej. Chciałem zrobić w tym miesiącu 10 tysięcy i powiem wam, wciągnąłem się w seriale różnego typu na Netflixie jak stary dziadek i nie zrobiłem tych 10 tysięcy. Siema Mateusz Walczak, motofan. Waldemar Michalak, siemanko. Tacho masz, tak, tacho mam z PMK. Jeszcze nie za dużo poplotkowałem z Arturem Serafinem, ale z tego co ja wiem, Artur odszedł, odeszła jak Ania chyba. Kurde blade, coś tam się w PMK posypało, ale
firma na tyle ogarnięta, że zobaczcie, coś tam się niby dzieje, ale tachograf cały czas mogę używać, w systemie jestem, bazę mam, jakby coś, co polecam za serial. Chris, ja się wciągnąłem, o mnie się nie martw, taki polski serial. Fajny, ja kiedyś oglądałem Hotel 52 i mi się tak trochę podobał, a ten jest coś tak w tym stylu. O lagi chodzi. No tak, no Arek, no to, ale Magda, nie Ania. O, Artur Serafin jest Artur. Magda, nie Ania. Ja nie wiem, co ja mam z tą Anią, ej. Znaczy nie, nic z nią nie mam, ale co mi tak Ania? Palimy maszynę, wy mi tylko powiecie. Teraz będziecie ją trochę za cicho słyszeć, to ja tu trochę podgłośnię, żebyście Renatkę, bo ja nie lubię, jak na streamie nie słychać samochodu, nie lubię. Hubert Chmielewski, proporczyki nie zmieniłem, tylko proporczyki mi moje nie działają. Znowuż. Ale się pojawiły, ty, a nie było ich. Czyli podjedziemy gdzieś po drodze na warsztat, już na bazę nie będziemy jechać. Gdzieś po drodze na warsztat podjedziemy. Może w Wałczu na warsztat podjedziemy, jak będziecie pamiętać, ja sobie tu zaznaczę. W Wałczu i zobaczymy, może moje proporczyki działają, bo one przez chwilę nie działały, a teraz była jakaś aktualizacja. Arek, hej Daniel, no siema Arek. Artur, jestem, jakby mogło mnie na... No i bardzo dobrze, siema Jacek. No, także się pozmieniało, ale słuchajcie, firma na tyle ogarnięta, że po prostu, no widzicie, no jestem w systemie dalej. W ogóle forum tam się zmieniło, w ogóle tam tak jakoś tak ładniej się zrobiło na tej ich stronie. Zobaczymy, może raz sobie tam kiedyś wejdziemy, aczkolwiek ja nie chcę reklamować, bo wiecie, tu chodzi o to, że ja reklamuję, a potem pełno dzieci idzie, nie? Także słuchajcie, jakby ktoś chciał iść do MTD Stencel, nie polecam, absolutnie. Ja tu normalnie, Krzychu mi przysłał tu na mój adres taką kulę, musiałem sobie do nogi przyczepić. Wrzuciłem ją, kazał, patrzał, jak wrzucam ją pod biurko i muszę teraz siedzieć i grać, słuchajcie, żeby kilometry wyrobić, no. A tak jak wam mówiłem, premii za to nie będzie, kukułek nie ma, jakieś tanie irysy ledwo co, a czekolada to taka mydlana, słuchajcie, tak? Uj! Siema, co tam u ciebie, Bartek? Wszystko w porządku, dobra, to i ja jadę z Kanią. Jedź w trasę, chłopie, w trasy trzeba jeździć. Widzisz, jak to jest, jak się nie jeździ w trasy, to później do ciebie piszą. Do jutra wykresówka albo na twoje miejsce tam czekają za bramą. Masakra, mówię wam. Także słuchajcie, na promodzie 2.50 z Next Genem, z wszystkimi modami prawie od Jay-Z Kata. A reszta to moje firmowe mody takie, wiecie, o co chodzi. No także wiecie, no oczywiście baza jest PMK. Mogę to głośno powiedzieć, że tamta baza była ładniejsza moim zdaniem. Nie wiem, czemu jej nie ma, pewnie... No pewnie musieli zmienić, bo tam się pewnie na tamtych terenach nie dało zrobić. Także tamta baza była fajniejsza, ale ta też nie jest zła. Jest wszystko, a nawet więcej, bo tam jest tyle miejsc do tankowania, że głowa boli. Oj, co mi tu? Co tu, jakiś jackpot mi przyszedł? Dobra, tu już przesyłają, już się wyciszam, pasiam. Czasem tak bywa, że z jednej firmy odchodzi, ale trzeba... No pewnie Artur Serafin, ale zdrowe podejście musi być, widzisz. Ja nawet napisałem do pewnej firmy, w której kiedyś byłem. Mało tego, byłem... jednym z założycieli, nawet może mogę się powiedzieć delikatnie, pomysłodawców. I tak sobie wymyśliłem, że baza tej firmy by mi się przydała, bo tak bym sobie na odcinku powspominał coś. No i napisałem, no ale moja wiadomość została przeczytana, ale nie zostało mi odpowiedziane, także... 20 metrów, skręć w lewo. Może dlatego, że powiedziałem, że ta firma się u mnie na kanale nigdy nie pojawi, no bo firma się już nie pojawi, no bo nie mam, nie jeżdżę ich zestawem, tamtym zestawem, ale no bazę myślałem, tak pomieszam trochę bazy, wiecie, PMK, MTD, tyryryry. Ambasador Jamajki, Team Trans, nie, Boski reaktywuje Team Trans, to nie, Team Trans, fotela pod F4, Hubert Chmielewski, nie, każdy po swojemu ustawia fotel, chłopie, nie ma sensu ustawiać fotel, ja często zmieniam. Arek Arasz, do was zapraszacie, ale ja nie chcę zmienić firmy. Nie, bo wy mi też naobiecujecie. Tu mi też naobiecywali. Krówki, kukułki, iryski.
Tam co chwilę było co innego. Normalnie Święty Mikołaj 365 dni w roku, a tu... Także widzicie, nawet jak się było kiedyś... A dobra, nie kontynuujmy, bo to nie tędy droga, moi drodzy, nie tędy. Dzisiaj nie, tak na poważnie teraz, oczywiście. Polandowcy nic nie mówią, no chyba nie. Silver Dragon, ty nic nikomu nie obiecujesz. No i bardzo dobrze, że nic nikomu nie obiecujesz, ale to Arek pisał, nie ty. To co ty? Ja powiedziałem, że wy mi naobiecujecie, nie powiedziałem, że ty. Także na poważnie teraz, słuchajcie, bez ściemy. No, w sensie trochę muszę pojeździć, bo nie chcę mi się rozliczać. Chociaż parę stów zrobię więcej. Ale powiem wam, że z przyjemnością sobie wszedłem do gry dzisiaj, po tak długim czasie. Co będzie nowego w Poland Rebuilding? Nie mam bladego pojęcia, co będzie. Ja nie mam kontaktu w ogóle. Znaczy, nawet nie próbuję zdobyć kontaktu. Jakiś czas temu napisałem do Polandowców tam na ich głównym fanpage'u, no to mi po prostu odpisali, że będzie kiedy będzie, bo muszą dostosować i tyle, no. Wiecie, oni sami nie wiedzą kiedy, no. Roboty jest co niemiara, wiadomo. Siema Konrad 994. Siema Jaga. Nie no, Artur, ja się nie poddałem, no to, że jakieś bazy tam nie dostałem, wiesz, jakbym dobrze napisał do znajomych, to bym tą bazę dostał, no ale nie, ja nie jestem taki, jak mi szefostwo nie da, to nieważne, co to za firma by była, to ja już nie piszę do znajomych, a podeślijcie, a tego, po co, takich rzeczy się nie robi. Wylatuję na kopa, Mirek, jak zrobię 100 tysięcy z swojej firmy, no z twojej firmy, jakbym zrobił 150, to bym na kopach wyleciał pewnie. Słuchajcie, gdzie tu jest warsztatunio? Ciekawe, czy będą kiedyś takie naprawdę małe miejscowości na Polandzie. Iceman, siemanko Iceman. No szakal, ja też nie lubię być zmuszany, ale no taką wiadomość niby tak miło, ale wiesz. Nie, no dobra, nie będę sobie jaj robił. Nie, bo... Wykresówki do jutra mamy zrobić, a ja myślałem, że zrobię 10 tysięcy, a nie zrobię za Chiny, jak to moja ciocia świętej pamięci mówiła, za Chiny ludowe, nie zrobię tego. Siema Hubiszubi, witam. Adryk Games, siemanko. Dobra, zobaczymy, czy damy radę coś tu zmienić, bo one się pojawiły, ej. Jak one się pojawiły, to są jakieś szansowniki, jak to jeden z moich kolegów kiedyś mówił. Chyba, że znowuż w modach musiałbym przestawić je chyba wyżej. Nie, nie będę miał. Duff Holland. Nie, to właśnie teraz muszę sobie tej JJ-a przestawić chyba niżej niż moje. Man Germany. Man Pena. Myto Kopyto. O, tu jest Poland Pennant. Kurde, Renault. No i nie mam moich. Chyba nie będzie. Scania. Nie. Bo tam wiem, że wtedy był problem, że trzeba było te... Bo tutaj nawet... A nie, mam tu jakieś te... Wiem, że coś tam zmieniamy chyba te do poboru opłat. Dobra, to gdzie jest to Poland? Chociaż se ten Poland wezmę. Poland Pennant, tu będzie z lewej strony. Niech se je zatwierdź. Siema Bombel, siema. 114 tysięcy masz niecałe. No to rzeczywiście, żeś poleciał. Silver Dragon, grzeczniej proszę. Nie nasrał, tylko nawieszał proporczyków, bo moje proporczyki chwilowo nie działają, wiesz? I dlatego są takie tam kolorowe, ale ogólnie tutaj będą moje. Jeszcze dzisiaj się tym potem zajmę. Czemu rejestracja FZA? Bo samochód jest z tej firmy właśnie i ta firma jest w tamtych rejonach. Ja ci nie powiem, bo ja nie jestem w tym za dobry i on ma rejestrację ciągnik MZA. FZA. Siema Remi. Dobra, teraz musimy wyjechać stąd. Tutaj pamiętam, jak to pierwszy raz chyba wyszło, jak ja tu przyjechałem. Ten śmigłowiec tam stojący. Się jarałem. No Arek, dlatego ja tam nic nie mówię, wiesz, ja nic się nie odzywam, Arek, bo ja obserwuję,
te ciężarówki i ja się nie odzywam, bo wiesz, to jest zawsze kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje. Milion, Filip Godlewski. No, to kolejny zwichol, że tak brzydko powiem. Witaj, słyszałem, że król Bohun cię chwalił, Horacy. Król Bohun mnie chwalił? No to dobrze, nie? Niech chwalił, no co tam? Niech chwalił, bardzo dobrze. Milczenie jest złotem, tak jest, milczenie jest złotem. Słuchajcie, czekajcie, mamy tutaj cyk. Dobra, mamy już u góry doradcę drogowego, 94 km, to kurde, na rowerze bym to przewiózł. Czy to jest CB Radio WTS w singlu? Nie, to jest tachograf. Jest trochę za mały, czy może taki być? Czy go powiększyć troszeczkę? Bo mogę go troszeczkę powiększyć, jak chcecie. Jak nie widzicie. Jeżeli nie widać. Siema Vertus. Na singlu nie ma CB. No nie ma. Dobrze jest, Jordan. O, Jordan, siemanko. Słuchajcie, 28 osób wspierających cały czas jest. Masakra. Nikt się nie wykruszył. I już teraz są te... Większość jest osób, które już są bardzo dużo miesięcy, kurde blade. Weź coś tam powiedz Mateo, żeby dał linka do zaktualizowanej fizyki. Bo na 1.36 nie działa wręcz ty. Ale ja nie mogę powiedzieć Mateo, żeby dał jakiegoś linka, wiesz. Ja kiedyś przypominałem, ale to, wiesz, to ta osoba, która robi, musi sama chcieć, bo to ja nawet jak przypominam, to wiesz, on może pomyśleć, że ja wymuszam, że ma zrobić, wiesz o co chodzi. Nie wiem, kiedy ta Iberia wychodzi. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. I co miesiąc ci te pieniądze i tam cię oglądają, jak jedziesz. Tak, oglądają mnie. Do końca świata jeden dzień dłużej. Siemanko Artur, siemaneczko, witam. O, i tu jest ten fyrtel taki fajny, gdzie się przejeżdża pod tym. Gdzie to jest? Szczecinek, o zobaczcie. Petarda to jest tutaj. Powiem wam, że ten promoc mi się coraz bardziej, jeżeli chodzi o polskie tereny, podoba. Dźwięki Renaty EVR? Nie, to są dźwięki Renaty, to są jeszcze od tego Kriechbauma. To nie są od EVR. Od EVR-a... Jak ja te dźwięki pobierałem, to EVR nie miał wtedy jeszcze aktualizacji zrobionej. I mam te dźwięki od Kriechbauma, pobrałem jeszcze kiedyś później jakieś te, które wam wstawiałem na Facebooka, ale ja ich nie montowałem, bo te mi pasują, te są eleganckie. Ładnie, ładnie zmieniają. Iberia wychodzi pod koniec roku. Będziesz na live'u Bombla? Hubert Chmielewski? Nie będę na live'u Bombla, bo wieczorem jeszcze Topika muszę zapytać, bo... Tak bym trochę pofarmił wieczorem, wiesz? Ja dziś przekroczyłem 3,5 miliona, Mirosław. No ty Mirosław, jesteś szalony, chłopie. Ty jesteś szalony. Dla ciebie też trzeba jakieś kolory nowe wymyśleć powyżej roku, bo jak ktoś jest wspieraczem, bo ja tu widzę, że niektórzy naprawdę karierę wspieraczy to u mnie będą mieli. Tylko u mnie nie ma emerytury. Jak będziesz wspieraczem tam ileś lat, że emeryturę będę ci płacił. Takiego czegoś nie ma. Słuchajcie, jak to pracuje. Pięknie się zbiera. I te wentylatory, wiatraki jak się włączają co jakiś czas. To jest coś pięknego. Teraz ja tak zwolnię i dam jej po garach, ale mam tak ustawione, że ona nie wejdzie na wysokie obroty. Słuchajcie. Coś się przycięło. No, Kriechbaum miał zawsze fajne dźwięki. Potem EVR go oczywiście wyprzedził bardzo, bardzo mocno, ale teraz trzeba przyznać, że Kriechbaum wrócił do łask, to jest dobrze powiedziane. Po prostu wrócił na salony Kriechbaum ze swoimi dźwiękami, no. Nie wiem, co on tam zmienił, ale no te jego dźwięki to jest po prostu coś pięknego. Daj mu logo rakiety. Rakiety, tak.
No tak, Mirek tu pisze, Mirek pisze, tak, że 9 miesięcy i 27 dni. Mirek, ale bez przerwy, bez zmiany, wiesz, bez zmiany, jak to się mówi, wysokości, bez przerwy w sensie, że nie odnowiłeś, tylko non-stop regularnie to działa, także to ja też to widzę właśnie, także to jest... No ta czołówka, która się cały czas trzyma, taka jak Sienek, Mirek, nie chcę tutaj nikogo pominąć, ale ta czołówka się cały czas trzyma, no to po prostu bez przerwy, no. Siemka Bulion, witam. Także Koszalin zaliczony zaraz będzie. Ja bym chciał na Kraków uderzyć, bo tą bazę PMK bym wam pokazał nową, bo tej jeszcze żeście u mnie nie widzieli. Byście widzieli tamtą bazę, moim zdaniem fajniejszą, ale ja bym chciał wasze zdanie poznać. Jak się wam ta baza podoba? Ona nie jest brzydka, ona nie jest zła, absolutnie. Tylko mi chodzi, że tamta moim zdaniem była lepsza. Lepsze położenie, jakoś tak wszystko, taki fyrtel. Zaraz zobaczymy, coś tam, czy coś tam na Kraków będzie. A ty gdzie tym Wolfem? Ja rozumiem, że to jest czołg, ale no, nie chcesz się mierzyć z plastikową renią. Koszalin bardzo ładny na promodzie. Ogólnie ten promot jest, no, bardzo ładny, tylko że chodzi Poland, Polska na promodzie. No tylko, że wiecie, no, Poland już nas przyzwyczaił do pewnego poziomu. Ale nie da się ukryć, że naprawdę ten promoc jest bardzo ładny. Ciekawe, czy chłop zaktualizuje skanie na RJL na 1.38. Bartek LS, nie możesz promo. Nawet nie potrafisz napisać mojego niku, a co dopiero o promo. Szaka ESO, kilometry łącznie WTS, będziesz ponad 9 milionów. O ja pierdziele. Miasto Koszalin, patrz jaki herb fajny. No przynajmniej można się herbów nauczyć, nie? Promodów za ich ciężką pracę. No ja zawsze kupuję promodów, za każdym razem kupuję. Za każdym razem płacę tamtego dolara, czy ile tam jest. Siema Krzysiek, witam. Za każdym razem płacę, no bo pobiera się w jednym archiwum i święty spokój, a nie tam kombinacje alpejskie. Dobrze jest wykombinowane, że defa jakby się chciało pod rus mapę, czy bez rus mapy, że defa można za darmo. To jest dobrze wykombinowane. Także wiecie, o co chodzi. No tak patrzałem ostatnio na Poland Rebuilding, bo czekajcie, oni nie mają donate'ów, oni mają, jak to się nazywa? Jezus, ja nawet nie pamiętam, jak to się nazywa. To patrzę, że też tyle osób jeździ na Polandzie, tyle osób chwali tego Polanda, a tych patronów tam jest tak malutko, kurde. Kurde, normalnie garstka patronów tam jest. Tak trochę, powiem wam szczerze, że wiadomo, ten Poland wychodzi jak wychodzi, ale tak trochę przykro, że się jaramy tym wszystkim, ale to jesteśmy my. A żeby chociaż te 5 zł chociażby wpłacić. Nie, Jacek, oni mają Patronite, oni nie mają wspierania, tylko mają Patronite. Tam jest maksymalnie chyba 28 zł można wykupić miesięcznie. Co prawda oni tam cele mają wszystkie zrealizowane, także nie wiem, czy oni na coś jeszcze tam zbierają, ale wiadomo, no, jak się robi przy takich rzeczach, zawsze się kasa przydaje. Co to za znajomy głos w Navi? To chyba jakiś lektor z... Tak. Knapik. Krzysztof Knapik. Jakoś go lubię. Żaden Wiedźmin, żaden Czesio do mnie nie przemawia. Jaga, czy lubię? Nie, ja ogólnie mało jem, niestety, owoców. Google masz u siebie, a ja Google też ściągnąłem, Jordan, ale jeszcze go nawet nie odpaliłem, wiesz?
Nie wiem, czy nawet go teraz w modach mam. Znaczy, czy mam go aktywne w modach. Taki fajny Krzychu, tak. Tomasz Knapik, mój ukochany. Mój też, no, elegancki. Ty, gdzie jest wjazd na tą firmę? Tam dalej gdzieś, nie? Tylko pierdzieli się trochę, ale go kocham. Bo ma wbudowaną nawi. Ja tylko Google lub Knapik. O! Tamta kobiecina z wózkiem, ale ona chyba jeszcze tutaj nie doszła. Wiecie, czyż ona nie jest ładna? Czyż ona nie jest ładna? Patrz, jak ona wam ładnie kiwa główką, zobaczcie. Akurat. Muszę zrobić przerwę, słuchajcie, to ja sobie tu stanę. Zastawimy tutaj ten mikser zastawimy. Dobra, musimy zrobić przerwę. Ja sobie tylko tutaj czekajcie. 4 minuty. To odpalę muzyczkę. I musimy poczekać 4 minuty do końca przerwy. Komornik. Koracy, ale piszemy jakoś kulturalniej. Fiat 500, padło jakich mało. A tam, ja na to mówię taki mikser. Bo one mają kolory i te blaszki takie, wiecie, jak te fajne miksery takie do ciasta, kuchenne duże. Trochę jak u lekarza, czekaj, dźwięk jak budzik w nogi. Tachograf firmowy z firmy PMK, Majster Krzychu. Siema, witam serdecznie. Słuchajcie, czekajcie, czy jak ja wyjdę kamerą zero? Jo, chyba mi tachograf, to możemy firmę se obejść. Ale stanąłem centralnie jak takie widły w gnoju, jakby tu jakiś Stefan przyjechał, to by się wkurzał na mnie trochę. Jakiś sprzęt do ściągania kontenerów? Jak się taki wózek nazywa? Do ściągania kontenerów, ten dźwig. A ten gościu, co ci robi te tabliczki kierowcy, to można się do niego zgłosić, żeby mi też zrobił? Nie, to już było dawno. Wyjść z kabiny możesz. No, 3 minuty do końca przerwy. To jest Kalmar. Kalmar? Tak się nazywa ten? Ten dźwig, który podnosi? No, nie, tak się pytam z ciekawości. Może się coś nowego nauczę. No i teraz chłop stoi, nic nie robi, a tu szef, dzień dobry. Choracy, no jak nic nie robię? Jeszcze 2 minuty do końca przerwy, chłopie. Gdzie nic nie robię? Co ja nic nie robię? Kalmar, o, dzięki. Dawno tego dźwięku tacho już nie słyszałeś. Oj, Jordan. A Jordan, ty już pracujesz tam na tych dźwigach? Ty byś jakieś fotki tu koledze podesłał, a nie, tu się tylko kwalisz. Wiesz, z pracy. 30 ton ważny. No jo, jak on taki kontener łapie do góry, on z nim zapitala. O, zobaczcie, takie fajne. Volvo XC90 sobie stoi. Piękne. Może kiedyś sobie takiego kupię za parę lat. Siema, Alfredox. Śmigam Volvo solówką 10x4. O! Proszę bardzo, proszę bardzo. No szefowi się nie można podlizywać, tylko wtedy trzeba... Wiecie, ja to jestem ogólnie twardy zawodnik. Ja jak mówię od początku filmu, że mnie coś wkurza, to mnie wkurza. A potem jak taki prawdziwy Polaczek, cebulaczek, ogon pod dupę, wsiadam i jadę autem dalej. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Taka jest prawda, taka jest nasza natura, słuchajcie. Trzeba znać miejsce w szeregu po prostu. I będę się cieszył nawet z tej mydlanej czekolady na premię, no. A co tam? Kurde, ale tutaj, co to tu takie pobudowane? Ty, gdzie ja tu aż poszedłem? Siłownia, biceps. Dobra, nie będziemy dalej.
Kluczyki w baki, stopem do domu. Siema młody, siema. Jordan, stadion. Tylko tak patrzę, że tu jedna część, tam druga. Tak mi się podoba ten next gen, ale 10 euro. No Hubert Chmielewski, powiem ci, że... Niby 10 euro, dużo hajsu. Ale no chłop robi robotę, powiem ci. A ja mam jeszcze tą wersję niedorobioną. Teraz będzie nowa wersja. Testosterony zabrane. Także wiesz, o! Jedna minuta, a już koniec przerwy, to już chyba mogę jechać. Jeszcze jest jedna minuta niby, no to poczekamy jeszcze chwilę. Zrobimy obchód naszej ciężkiej krówki. Tak sobie popatrzymy. Się tu nie patrz w ogóle, się tu nie patrz, gościu. Bo zęby trzy razy nie rosną, ty. Ile waży next gen? Nie mam bladego pojęcia, ale nie dużo chyba. Chyba już koniec przerwy, nie? Ale nakręcisz się, aby zawrócić? Zobaczymy! Palimy naszą dzitkę. Nie, młody, dzisiaj nie dam rady. Co ty? Dzisiaj teraz stream, a potem jeszcze z farminga. O, zakończyliśmy przerwę właśnie. Dobra. Żebym ja tu nie zahaczę, ja tam naczepą. Nie, bo będę tak tutaj ciofał. Ja się boję, że ja tą naczepą, kurde, tam przyhaczę coś. A tam coś z tyłu jest? Czy tam nic nie ma z tyłu? Jak to tam wygląda? Siemandero, Otison, witam. Cofasz w tył? No cofam w tył, kurde, ciężko jest, chłopie. Jak do tyłu trzeba cofać, to ciężko jest. Ja tam tego kalmara zaraz przestawię. Ej, czekajcie, ja go wyciągnę tu ładnie. Misiu, posuń się trochę. Patrzcie, jaki kozak. Koniec przerwa, może tak darmowego tachografa gdzieś dostaniemy. Nie wiem, jak to zrobić. Kurde, blady, ja się będę tutaj męczył. Nie wiem, jak to zrobić, choracy, bo ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Ja to dostałem od firmy. Gdzie tu trzeba stanąć? Ej, czekaj, ja muszę najpierw coś kliknąć gdzieś? A, tam muszę odstawić. Myszaty, gdzie trasa będzie? Teraz jestem w Koszalinie bodajże, a z Koszalina będę się starał gdzieś na Kraków uderzyć, ale nie wiem, czy mi się uda. Zamkniemy szybę, bo nic nie słychać. Jordan, dzięki bardzo, Jordan, na dobre piwko. Jordan, masz na dobre piwko D9 złotych i 41 groszy. Dzięki bardzo, Jordan. Czekajcie, tu murku. Dzięki jeszcze raz, Jordan. Dobre piwko, no to dobre piwko jest. 9 zika to jest ty, to jest 20 parę koron, to już by dobre piwko było, chopie. To nie takie bydle co, to by jakiś Carlsberg był. Do chmytu obrócim, panie, to jest bułka z masłem, takim prawdziwym zewse. Czekajcie, muszę coś zrobić, bo ja znowuż tą muzykę muszę tutaj, o, niżej. Do Bielska Białej, myszaty. Ale myszaty, to jest na Polandzie, a ja nie mam Polanda. Tu jest tylko promot, myszaty. Czy na promodzie już jest też Philips? Nie gadaj mi, że tam jest Philips. Jak ja kiedyś mówiłem, jak byłem małolatem, Philips. Ja pitole. Dobra, tu myk. Ale ja im pod tą rampę tutaj jadę normalnie. Rykoszetem im jadę pod rampę. Dobra, ważne, że stoję, słuchajcie.
i ruszaj na Cieplińskich. No choracy, a gdzie jest Poland? No masz Polanda, tu nie masz. Witam wszystkich, gdzie dzisiaj Dandy? Martin, dziś jestem w Koszalinie, a z Koszalina gdzieś jeszcze na Polskę oczywiście lecimy. Czekajcie, tylko zapiszę sobie. Człopa Koszalin. Niestety powiem wam, że mi kurde save'a wywaliło. Bo się bawiłem z ciężarówkami różnymi, pobranymi takimi i się bawiłem na tym profilu, nie? Zapisałem sobie niby. Niby nic nie zmieniłem, a coś zmieniłem i mi się posrało. 129 km. Dobra. Zdjęcie, łyk kawy i lecimy. Kurde, Jordan, ja nie wiem, czym byśmy się teraz spiknęli, wiesz, bo miałem tyle miałem na głowie, że chciałem jechać. Ty, tu nic nie ma, panie? Miałem tyle na głowie, że powiem ci, że nawet nie miałem czasu zrobić tego samego, co chciałem. Połowy nawet nie miałem czasu zrobić. Żeby było śmieszne, nawet do rodziców nie pojechałem. Do rodziców chciałem jechać, a nawet do rodziców nie pojechałem. Miałem tak zawalone normalnie, że głowa boli. Nowogard, Gorzów, Poznań, Karlskrona, Olsztyn, Łódź. No to już tu Krakowa raczej nie będzie. Piotrków, Ostrołęka. Rosmark, Pospit. Okej, myszaty. Filip, siema. Düsseldorf, Przemyśl, chyba ty se Przemyśl. No nie, no to Krakowa już tu na pewno nie będzie, ale zobaczymy, co tu jest ogólnie. Tu już są same takie... Wiecie, o co chodzi. Nie chcę się nigdzie za daleko wypuszczać, bo po prostu nie chcę nie wrócić, że tak powiem, nie chcę nie wrócić na bazę. Chciałbym na bazę wrócić. Kraków. To lecimy na Opole. Polecimy na Opole, a z Opola może na Kraków weźmiemy. Ustaw GPS. Nie mam rusmapy, Arturo Kocuro. Do Piotrkowa. Ja bym chciał Koszalin zrobić. Siema, Filip. Mówiłem chyba. Dobra. Teraz czekajcie. Musimy wyjechać chyba tą samą drogą. Czy tu też był wyjazd? A, wyjedziemy tą samą drogą, żeby nie było przypału. Choracy, ale nie spam, chłopie. Nie spam, bo przychodzi wiadomość i ja zaraz patrzę i wiesz o co chodzi. Nie spamcie bez sensu, po co? Majster Krzychu, ja używam od Mateo cały czas moda na fizykę. Mateo ma tutaj mi zrobione fizykę, dźwięk, wszystko, wiesz, takie pierdoły. No właśnie, Hubert Chmielecki, bardzo dobrze tutaj napisałeś. Bardzo dobra robota, panie. Bardzo dobra robota. Nie zmieniaj pan trasy, ja zaraz wyjadę na tą gówną. Patrzcie, i Mendozy będą stały zaraz. Się patrzał jeszcze. Się tak nie patrz. Czekaj, okej, dobre, ja szukałem. Argentyński łobjazdem. Tak, łobjazdem, panie, łobjazdem. Nie mam Naturaluxa. Chciałem pobrać Naturaluxa, powiem wam. Jak się do tego zbierałem, ale napisałem do Damiana... Mówię, Damian, przyślij wersję. Mówi, nie masz tam wersji już taka, żeby działała na 1.38. A on do mnie mówi, no ale ta z 1.37 będzie ci działać na 1.38, bo jeszcze tej najnowszej nie skończyłem. No, no okej. I odpaliłem sobie... No co za fraglesy? Zawsze, nie wiem, nie mogę się nauczyć, że klawisz mam zaraz przy zapalaniu silnika, nie? Do titałki. No i zainstalowałem z powrotem NextGena, bo miałem ten mod od Franka, ale powiem wam, jak ktoś już używał NextGena, to już ten mod od Franka nie da rady. Nie da rady ten mod od Franka. Ej, czekajcie, bo ja tu z jakiej firmy ja mam brać, ty? Chyba tu a tu być Biedra chyba jest. Ja mam pytanie, jak robię bazę firmową, to można wkleić model swojego zestawu? Filip, ogólnie można.
ale nie wiem jak to zrobić, bo ja nie umiem robić takich rzeczy, ale na przykład na naszej bazie, jak ja byłem w tamtej pomarańczowej firmie, to nie mieliśmy zestawów firmowych, a PMK mają zestawy firmowe na bazie, słuchaj. A będziesz miał to, co po Rusma Peso... Nie, choracy, to jest za dużo jeżdżenia jak na mnie, wiesz? Ja nie mam tyle czasu, żeby jeździć, a teraz w ogóle nie będę miał, bo znowuż moja rodzina przyjeżdża. Ogólnie można to zrobić, to jest do zrobienia, ale no nie wszyscy to umią. Dziś mnie nie będzie, bo dostaliśmy nowy samochód do SP KPR. Okej. U nas na bazie jakieś pomarańczowe stoją, Jordan. Czekaj, ty. Ty, tam jest Biedra, ja tu źle wjechałem, panie, ja tu muszę zawrócić. To tam była Biedra, czemu nikt mi nie mówi? To przejedziemy się przez osiedla, a co tam? Strefa ruchu. A może tu jakoś do tej Biedry można jakoś od Tylca? Nie, nie da rady, trzeba tam... Na gówną trzeba wyjechać. Ty, czy tu jest wjazd? Czekajcie, coś mi tu... Glomin wtedy faktura. Fajnie, dzięki. Przypominają tylko, żeby nie zapomnieć o zapłaceniu faktur. Źle pojechałeś, Filip Godlewski. No to Filip, fajnie, że mi powiedziałeś po fakcie. Taka ciekawostka wyżyła tego moda na dźwięk, który wysłałeś na Facebooku. Na jednym profilu mam ten dźwięk, który podlinkowałeś, a na drugim profilu mam ten dźwięk od Volvo. No, a ja wam powiem, pobrałem sobie fajne Volvo FH12. I słuchajcie, dźwięk nie działa w silniku, nie? Także nie wiem, będę próbował zaatakować, może Mateo mi pomoże. Dodatkowy dźwięk jeszcze pobrałem do tego Volvo, żeby coś... Ale nie działa. Kurde, takie piękne Volvo. Chciałbym z nim odcinek nagrać. KPR Renault. Wiktor, siema Wiktor. Ty tu nie szalej, panie. Tu jest wąsko, wąsko. Chodniki z kostki pokrzywisz. Jaka to wersja gry? 1.38. Promoc 2.50, Wiktor. Może to elektryczne Volvo. Nie, FH12 raczej nie było elektrycznym Volvem jeszcze, ej. Rozwalisz opony. No rozwalę, co tam. Także 1.38, promoc 2.50 i jest dobrze. Powiem wam, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Firma bogata to kupinowe, tak. Wiadomo kiedy Poland? Nie wiadomo, Matthew, nie wiadomo. Niestety nie wiadomo, bo sam bym chciał, żeby już wyszło. Ty, to my z dziabki bierzemy czy skąd? To ja nie wiem, ty skąd my... A, tam z tyłu jest Biedra. Dobra, dobra, panie. Siema Mar... O, siema Marcin, 1977. Siema, siema. Także tam jest Bredra i mi nikt nie powiedział, słuchajcie. Ja tam muszę gdzieś wjechać pewnie. Pewnie znowuż przez jakiś parking cholerny. Będę cofał, cofał tyłem. Max Lisowski, siemaneczko. Czekajcie, jak to tu wezdrzy? Tam musimy wjechać? Czekajcie, ja muszę... Trudno. Niech sobie trąbią. Ja jak prawdziwy driver muszę iść normalnie zobaczyć, jaki tam mamy... Jakie tam sytuacje nas czekają? Podbramkowe? Łe, panie, tu szeroko jest. Tu by się zestaw z ATS-a zmieścił. I wtedy tu muszę cofnąć. Tu muszę podjechać, a wtedy tu będę musiał cofnąć. To ja se chyba od razu tu cofnę. Standard Biedronki. Filip, ale takich rzeczy nie piszemy na czatach. Co to kogo obchodzi? Ile jakiś system, chłopie? Ja znam systemy, które kosztują o wiele więcej, ale ci ludzie jakoś się nie chwalą, wiesz, czy nie żalą się na czatach. Wiesz, o co chodzi? No, tylko jakbyś był w firmie PMK. No, prywatnie, że tak powiem, żeby sobie na nim jeździć, to ja go dostałem na prezentację filmu, a dzięki temu, że...
No poprosiłem tam chłopaków i pozwolili mi zostać w systemie, także ja mam ten tachograf, że tak powiem, dostęp do niego, bo to nie mam tachografu, mam tylko aplikację. Ale jeżeli oni by tylko zrobili jeden pstryczek w nos, to ja bym już w systemie tam nie był i wtedy co by mi dał ten tachograf? To by mi się tylko wyświetliło... to by mi się tylko wyświetliło, no... Jezus! Dandy, ty patrz co ty robisz, patrz gdzie jedziesz, bo zajedziesz tam gdzie patrzysz, to był ostatni gwizdek normalnie. Wyciągnę go tu do przódku, chyba jo, nie? Dobrze, że tu nikt nie stoi, to ja sobie tak między nich wjadę. Jordan ma rację, stają DAF-y w XF. Ja chciałem pojechać DAF-em 106, dźwięka nie działało, nie warte nawet połowy tego. Filip, udało mi się konto założyć, dużo czasu musiałem spędzić w galerii, bo czymś musiałem anulować. Jak ci idzie spłata wujka? Vertus! Ty mnie nie denerwuj, chłopie. Ja nie mam już 20 lat i ty nie chcesz, żebym ja jakiegoś zawała dostał, jak to kiepski mówi. Mam nadzieję, że ja tam tych barierek nie śmignę. Kurde blade, no. Jak ostatnia fujara. Będę tak próbował trochę, żeby tutaj w miarę go wyprostować, no bo co innego zrobię. Także ja wujka nie spłacam na razie. Mam bardzo dużo pieniędzy zarobionych, bardzo dużo pracy zainwestowałem w to. A spłaciłem wujka 100 tysięcy, mam żeby go spłacić z Kubańca. Teraz go wyciągnę w tamtą stronę. Trzymaj się, Arek. Czas na grilla, kurde, patrz jaki kozaczek se będzie grillował. Jaka jest kolejka VS-ek do nagrania? Filip, nie ma żadnej kolejki VS-ek do nagrania, bo ja tak jak już powiedziałem, nie nagrywam VS-ek. Jedna dziewczyna jakaś do mnie napisała z jakiejś VS-ki, ale miała się po 13 odezwać. No już jest dawno po 13, nie 13, tylko 13. No i już nawet nie czekam. Siema. A Daniel, ja się witałem z tobą chyba. Czy z Marcinem się witałem? Filip, VS-ki do nagrania to jest ciężki temat. VS-ki do nagrania to jest ciężki temat, bo VS-ki dzisiaj są, jutro ich nie ma. Mało jest VS-ek, które zostają na tym rynku, że tak powiem, wirtualnych spedycji. Nie no, muszę trochę go podciągnąć. Bleku, siemanko. Będziemy tu tak na czuja cofać, no co? Bo tam chyba trzeba całkiem do tyłu wjechać, pod tą rampę już. Jak się pod tą rampę wjedzie... to wtedy można się kliknąć chyba. Nestor, siemanko Nestor, witam. Jeszcze perzynkę. A kto tam się ze mnie śmieje, że ja się łamię, co? Kto tam się ze mnie śmieje? Ja tu zapraszam do łamania się, jakby ktoś chciał. Nie wiem, czy ja dobrze podjeżdżam, czy nie, ale chyba mogę już wziąć zlecenie. Silent Bob, X-Darek, siema, witam. X-Darek, nie spam. Dobra, i lecimy teraz, gdzie ja mówiłem, na Upole. Na Upole polecimy. No, co się zawiesiło? O, wywaliło mi na Upole, nie mogę wziąć, słuchajcie. Ale beka. A co tu za pobieranie jest na Steamie? A to Frontier, dobra, to mnie nie interesuje. Dobra, już wchodzę do gierki, słuchajcie, już wchodzę. Nie wiem czemu Opole. Puste palety, bez sensu nazwa. Ech.
Dobra, no jakiś różowy się nam trafił, słuchajcie. No różowi, wiecie, dawno ich nie było. Dawno go nie było. X-Darek, co ma bolka jak kanarek, jak to się mówi, nie? Także już jesteśmy z powrotem. Grzyby rosną, różowi też, tak. Jeszcze raz będziesz cofać. Nie, ty mnie nie denerwuj, Triflu. Teraz najpierw przodem podjadę i wezmę zlecenie. Mam nadzieję, że mi się gdzieś tam zapisało blisko. Dobrze, że nie kolorowi. Ładuj się, promodzie, ładuj się. Ej! Dobra, nie jest tak źle, słuchajcie. Będziesz robił C+, a jeżeli tak, to ci się przyda to cofanie. Nie, nie będę robił C+. Ja już za stary jestem na to, żeby się bawić w takie C+. Ja już mam inne rzeczy w głowie. Nie chciałoby mi się tego C+ już robić. Dobra, to teraz cofamy, słuchajcie, do tyłu standardowo. Niech mi się tylko okno otworzy. Mam nadzieję, że tutaj niczego nie chwycę po drodze. Chyba nie. Ale kto nie jest tolerancki, Filip? Tolerancki. Kto nie jest tolerancyjny? Chłopie, ja w Szwecji mieszkam. Tutaj musisz być... Znaczy musisz. Tutaj wszyscy są tolerancyjni. Nie ma żadnej nietolerancji. Jakoś tutaj nie ma problemów z tym. Jakub Kędziela. Siena znowuż? Co ty z tą Sieną? Zakochany we Fiacie jesteś? Obejrzyj się w tył i cofaj do przodu. Tak. Ale żem go wypuścił? Ta naczepa się świeci jakby to jakieś... No świeci się, bo matów nie ma. I nikomu to nie przeszkadza. Tutaj się nikt nie nad takimi rzeczami nie... Jak to się mówi, nie spuszcza na kolorowo. Na różowo. Ty, co ja tu? Ja go zaraz... Jezus Maria, panie! W Becie zachęcił, żeby obejrzeć zapis? No, powiem ci, 12 godzin trochę oglądania masz, no. No, to powiem ci, no... Ja ogólnie jestem zadowolony. Skasowane na złom, dokładnie. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony, że się udało wytrwać, że było tak dużo ludzi, bo w najgorszym momencie, kiedy naprawdę już, wiesz, była taka godzina, że, znaczy wiecie, że była taka godzina ciężka, to było 40 parę osób, słuchajcie, to jest dla mnie wielki sukces. Natomiast było nawet 160, chyba najwięcej było 165 osób. Czy on tam chwyci, czy nie chwyci? 165 osób, słuchajcie, to nie są przelewki, to naprawdę nie są przelewki. No, Mirek był ze mną, Mirek, kto tam jeszcze był? Jarek był, czy Jacek, przepraszam. Zapomniał o reszcie, prostuj, panie. Ty, ale wsteczny wrzuć, a nie do przodu. Ale teraz już poszło lepiej. To ciekawe, czy ja będę mógł stąd wziąć, bo może nie będę mógł stąd wziąć. Se grę najpierw zapiszę. Tak zrobimy. Czekajcie, se zapiszemy gierkę. Zapisz grę. Zapisz aktualny stan gry. MTD Stencil. Trasa. Zapisz. OK. Cofaj do tyłu, mój tekst na bazie. Siemandero ludzi. Siema Max 247. Dobra. Stoję i teraz ciekawe, czy mogę wziąć. Czy to myślicie, że... O, co się... A, bierzemy na to Opole? Spróbujemy jeszcze raz.
Coś nie prądzi. No, widzieliście, coś nie prądziło. Ale zapisana gra jest, także dobrze, nie będzie trzeba już cofać jeszcze raz do tyłu. Ciekawe, czy to Opole, czy ogólnie z tej Biedry nie będzie można nic wziąć. Zaraz, zaraz tu będziemy wszystko mieli na bieżąco, słuchajcie. 20 minut mija prawie, a ja na bazie tylko jestem, słuchajcie, próbuję się załadować. No bo wyskakują z tej Biedry, widzieliście, nawet trasy nie pokazuje, jak się ładuje potem. Zdarowa, Otta, zdarowa. Spasiba. Jakub Sybiga, jesteś stałym widzem, a zadajesz pytania. No, Jakub Sybiga zadaje pytania, no. Kupiłeś sobie te nowe malowania? Nie, Hubert, nie kupiłem. Nie kupiłem tych nowych malowań, powiem ci. A warto, Hubert? Poliak? Poliak! Widziałeś nowy symulator pociągów? Czechia? Nie wiem, co Czechia. Nie kumam tego. Czechia, nie wiem, co to jest. Siemanko Daro 128. Czekajcie, to nie będziemy tego do Opola brali. Weźmiemy na Łódź. Patrzcie, znowuż. Dupa, z Biedry nie będziemy nic brali. Z Biedry nic nie weźmiemy. Gdzieś w DE gościu tak cofał, że uderzył bokiem na czepy o ścianę i ta zawaliła się. Oj. A czy dziadostwo, nie dziadostwo? Patrz na to, że wspierasz jakoś tam ten studio SCS. Nie warto kupować, Jacek Śliwa, ale z drugiej strony no, kupujesz i tak tego nie używasz. Czytaj. Może coś mam nie po kolei postawiane, ale nie, wszystko dobrze jest. Nie pierwszy raz przecież promoda robiłem, nie? Jezus, 16.40 już jest. A o której myśmy zaczęli? 15.45 chyba. Rynek pracy. Zobaczymy z innego miejsca, nie będzie... No, już myślałem, że o Jezu, ale się wystraszyłem. Z Koszalina... Ej, Piotrków Trybunalski. To z Ikei będziemy brali. Mamy coś jeszcze tu ciekawego? Przemyśl. Ty se przemyśl. To polecimy na Piotrków Trybunalski. Mam nadzieję, że mnie tu nie będzie wywalać. No byłeś, Jacek, ty byłeś, tak. Trzymaj się, Jordan. Idę się szykować na 18 na imprezę, czy na 18 na imprezę? Przykro mi. Nie będziemy biedrować, słuchajcie. Biedra się zamknęła. Także Jordan, jeszcze raz dzięki. Biedra się zamkła. Teraz my by musieli jechać w prawo ogólnie, nie? To jeszcze masz wolny, Dandy? Daniel, ja mam wolny teraz... Ja teraz jestem w domu, w sobotę schodzę z nocki o 9:30 i mam sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek wolny. Ej, w prawo mam skręcić, gdzie ja tu jadę? Tylko, że po prostu idę teraz w poniedziałek, jak to się mówi, tak wiecie, w ramach walki z nudą idę tam z kilkaset bułek zrobić, bo zbliża się taki Kanelbulanstag, czyli dzień kanelbuli, dzień cynamonowych bułek, gadaj po naszemu. I idę sobie w poniedziałek kilkaset bułeczek zrobić, ale tutaj na drugą piekarnię bliżej domu, to sobie idę tam trochę pozawijać, wiecie, o co chodzi. Ile jeszcze będziesz mieć wolne w poniedziałki i we wtorek? Hubert Chmielewski, przez 3 miesiące. Przez 3 miesiące będę miał tak wolne, ale przyjeżdża moja rodzinka, także to nie będzie takie wolne, wiecie, o co chodzi. Trzy kilometry, dobra, i będziemy brali. Kurde, mam nadzieję, że tu już mnie nie będzie wywalać. No nie ma jak w pracy, ale no... No ja mam co prawda płacone no, normalnie, no. Prawie normalnie. Minimalnie mniej za te dni mam płacone, które siedzę w domu. Bo to tam tutaj miasto dopłaca. Ale no...
powiem wam szczerze, że wolę iść do roboty. Tak naprawdę wolę iść do roboty, powiem wam. Jakoś tak pożyteczniejszy się czuję. Grill się odpala, on na odsłuchu mnie słucha. Boże. Także cały czas się odbija, wiecie, jeszcze na naszej firmie się odbija ta pandemia. Roboty mamy teraz więcej, ale wiecie, to tak jak każdy kryzys przychodzi z opóźnieniem, także tam nasi szefowie też kombinują, co by tu zrobić, żeby zaoszczędzić, ale tak, żebyśmy my mogli zarobić. To nie tak, żeby nas najlepiej posadzić na dupie i w ogóle nic nie płacić, tylko skąd wziąć pieniądze? Tu się myśli trochę inaczej. Skąd wziąć pieniądze? Żeby pracownik mógł mieć wolne, ale żeby dostał normalną wypłatę, bo przecież normalne, że nikt nie chce siedzieć w domu za darmo, no to po co? No to... Grasz na gitarze, choracy, no to elegancko. Na gitarze grasz, to powinieneś słuchać, co ty grasz. Każdego dźwięku pojedynczego, a nie streama, chłopie. No to my musimy na ten temat pogadać. Na jaki temat musimy pogadać, Silver? Nie rozumiem ciebie. Ty, gdzie jest ta firma? Tutaj nie ma. Z jakiej firmy? A tu, z tej firmy bierzemy, dobra. Tak, prawej strony. I tu, no, gdzie jest ta firma? Wielki billboard. Napis z parkingiem, flagi. Gdzie jest ta firma? Ej, przecież z Ikei bierzesz, chłopie, obudź się. Czekajcie, bo to nie jest taka standardowa Ikea. No dobra, to ją objedziemy sobie. Będzie kiedyś trasa z naczepą Adaru? A po co? Filip, nie, ja nie jestem tam już dawno. Będziemy jeździli między autami po parkingu, słuchajcie. To są jaja tutaj. O, tego już zahaczyłem. No patrz ta, tam jest wjazd, a ja tutaj się gonię normalnie. I teraz tu po tych krawężniorach będę jeździł. Uszkodzenia 5%, ale se przejechał, jak terenówką normalnie. Param pam pam pam. Kurde, zaraz kolejne 4 minuty. Nie, 45 minut chyba. Sproszkowane meble. Dobra, Piotrków Trybunalski. O, tutaj stąd dało, czyli... Marcin Zięba, siema. Tutaj się dało, kurde, znowuż trzeba tutaj lawirować, ja pierdzielę. Musimy tu obrócić i będziemy cofać znowuż tyłem. Nie będę pomijał załadunku, no co ty. Muszę cofnąć. Tej naczepy, żebym tam nie zahaczył. Kurde, tutaj... Ja się urodziłem w Piotrkowie Trybunalskim, okej. Dobra, cyk. Jak tutaj z tej strony? Panie! Nie chcę pomijać załadunku. Po co mi to tu wyskakuje, dziadostwo? Trzeba pod rampę podjechać. Jakby kogoś interesowało na czacie, to jest teraz 24 motowizji. Zymusek. Mateusz, kamerę zewnętrzną.
Kamerę zewnętrzną włączę. Ale po co kamerę zewnętrzną? Właśnie o to chodzi, żeby z tej kamery tutaj. Trochę ciwo, ale się dało, nie? O! No tak, 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 trzy z minusem, no. Kiedy multi, Jacek? Nie wiem, Jacek, wiesz? Jak Janusz, ale stanął. Dobra, teraz mamy 462 km, fajna trasa. Zaraz zobaczymy, podjedziemy sobie do bramy i zobaczymy, jak nas trasa prowadzi. Znaczy, jak ten nasz pasterz nas prowadzi, ten na desce rozdzielczej. Nie potrafię ze środka zawsze kamerę. No właśnie, Szaka, ale to trzeba ćwiczyć, bo to właśnie dużo ludzi mówi, że a to jest głupie, bo nie idzie, bo to nie jest jak w realu, no to nie jest jak w realu, żeby było jak w realu, trzeba by było mody na lusterka jakieś pościągać, a mi zawsze to jedno lusterko nie działa tak, jak ja bym chciał. I mówcie, co chcecie, ja kiedyś jeździłem ciężarówkami, parkowałem, cofałem ciężarówkami, oczywiście starszymi niż teraz ciężarówkami, ale no człowiek trochę też liznął życia i wie, że jak lusterka działają, no. I te lusterka nie działają tak jak w realu. Jak staniesz z jednej strony prosto, to z drugiej strony i tak będzie krzywo. One są trochę zwichrowane. Parkowanie, zdawać szybko i spadam dalej. Kubernetes, ale klawiatura brączkuje. Dobra, jeszcze nie ma. Co upraszcza sobie roboty? Dobra, to teraz my zobaczymy, gdzie nas prowadzi nasz pasterz. Nasz pasterz prowadzi nas do Kłoszalina. Z Kłoszalina na Bydzie i z Bydzi Kole Łodzi nas prowadzi. O, tu nie mam tego odkryte. Tu jakiś węzeł jest Kole Łodzi. I nad Piotrkowem Trybunalskim tak na dobrą sprawę będziemy się rozładowywać. O, tylko tu będziemy stać teraz 5 lat, aż nas jakiś młotek wypuści. Drużnik. Bo drużnik poszedł sobie na... Drużnik se poszedł na fajeczkę albo na bimberek gdzieś. To PR na 1,37. Sultan, tu nie ma PR. Promoc na 1,38. Nie podkręciłem, tylko wrzuciłem Jay-Z Kata i się pojawiło tych samochodów masakralnie. Ale tych samochodów już było dużo. Ich już było dużo. My tu się spróbujemy. Ja trochę źle stanąłem. Podjadę trochę bliżej. O. My tu się spróbujemy przed to Volvo wrąbać trochę. Tak jak... Volvo, ty. DAF, nie Volvo. Weź się, ogarnij, chłopie. Volvo. Przed DAFa. I żeśmy się tak jak to się mówi? Wtrążalać? O, jeszcze ten Mongol musi pojechać. Volvo, stój. Co za... Patrzcie, co za młotki. Oni mi się tu normalnie jak Hanka w kartony wciskają. Zawsze daję radę, nawet najgorsze i ciasne miejsca się wciśnie. No staram się, staram się. Właśnie, Mirosław, się nie wpierdzielisz, nie pojedziesz. Wtrążalać. Ja się wtrążalam, oni się wtrążalają. Trzeba się wtrążolić. Nowe słowo, ej. No chamidła takie, słuchajcie, tutaj. Ja nie wiedziałem, że w tym Koszalinie takie hamidła są normalnie. Nie obrażając nikogo z Koszalina, nie? Jak dzik w kapustę. Tak, Adrian. Tak, Jacek. O, Adrian, siema. Siema, Adrian. Oj. Ktoś nie umie parkować i po chodniku oponą, po krawężniku. Siema, Kamil. Kołobrzeg niedaleko, damy radę, spokojnie. Wtrążalać, tak. Trzeba się wtrążalać i tyle. A tu jest ten przejazd chyba, gdzie ja... Nie, tu nie jechałem po chodniku. Jak kuna w agres, tak. Siema wszystkim, wuj od Grek, siema.
Ja już cukrzyka tak zapamiętałem, że już wiem po imieniu, że to Kamil jest. A zaraz będę miał pauzę na przejeździe kolejowym i będę stał 4 albo 8 minut. Ale beka by była, co? Patrz jak te pociągi tam jadą, jeden za drugim. Staniemy, bo i tak na przejściu nie będziemy. Już się zmieścimy. Kawał drogi jest. O! I lecim. Czy rekt jest utrata do tej firmy? Zymusek, nie wiem. Zobacz na forum, bo wiem, że rekru było otwarte, ale nie wiem, czy jeszcze jest. Co się stanie, jak staniesz na przejeździe? Pociąg stanie, czy uderzy? Nie wiem, Szakal, czy one mają te kolizjony, że one walą, ale mi się wydaje, bo na mapie goby miały, to wiem. Tam jak cię grzmotał pociąg, to leciałeś jak na promocję do Lidla normalnie. Drugi ładunek ciągnie. Ten dzwonek jak dzwoni i dzwonił, że zaraz się spali. Wtrą żalać, bo to mówienie swoich żalów księdzu. Nie mają kolizji? Nie każ mi sprawdzać, Hubert. Nie każ mi, chłopie, sprawdzać. W Polsce niestety tak jest pociągów. Kilometr od przyjazdu, a szlabany się zamykają. No, to jest trochę prawda. A wtedy zanim się otworzą, to też trochę mija. Tu po tym chodniku jechałem? No nie ma przecież tu chodnika. No co ty teraz mi świrujesz, pawiana, chłopie? Wyżalać chyba, Jacek. Wtrążalać to jest... Ja to tak odbieram, pamiętam, że jak się ktoś wtrążala, to się ktoś wpieprza w zdanie na przykład. Wyżalać, a nie wtrążalać. Mało realistyczna sytuacja. No mało realistyczna, no ale... Ważne, że jest, ważne, że jakoś to działa, ważne, że się czasami otwiera. Nestor, masz w centrum przejazd? Jeszcze powinni na tym przejeździe rondo zrobić. Widzieliście kiedyś przejazd z rondem? Panowie, my dzisiaj pojedziemy. A i sobie zmniejsz. Nie chcę zmniejszać, bo potem ich w ogóle nie ma. No jak się Jacek księżów tranżala, no to grubo. We Wrocławiu jest rondo z przejazdem? Kolejowym? Coś się dzieje z tymi przejazdami kolejowymi. W Wejherowie tunel kończą pod torami, jak się jedzie do dworca. Szakal, tam się akurat, to nie dlatego, tam się nie robiły korki. Ten przejazd był w miarę najczęściej i najszybciej otwieranym przejazdem. Drugi przejazd na Śmiechowie, taki do dupy jest ten na Śmiechowie bardziej, ale ten środkowy przez centrum Wejherowa też jest taki sobie. Natomiast tutaj z zajezdni albo do zajezdni zjeżdża pociąg i tam się szybko w miarę. Ale o to chodzi też, żeby właśnie nie było nigdzie zatrzymań. Tam na wysokości Śmiechowa, na wysokości tego zrywu, tam była ta spółdzielnia, tam też chcą zrobić, tylko coś się z PKP nie mogą dogadać. Tam chcą chyba wiadukt zrobić nad torami. Mówicie, że na przejazd mało realny, zapraszam do Rembertowa. O, Silver Dragon, to pisałeś już kiedyś mi. Cztery pociągi dalej zamknięte. Zawiesiło. Nie zawiesiło się, Mateusz, coś. Nic się nie zawiesiło. Mnie proboszcz uznał za mądrego i kazał mi milczeć, bo tacę straci. No Zymusek, jak będziesz tak pisał, jak tu napisałeś ten, że spróbuję się cię dostać do firmy, mnie nie musisz spróbować dostać. Ale jak tak napiszesz, to nie masz najmniejszych szans. Kambo, nara Kambo. Gorzej jak na granicy. No gorzej jak na granicy. No ale co no? Stoimy. Jest fajniusio. Jest sympatycznie. Jeden samochód przejeżdża. Jaki żal, ej. Jaki żal.
Ja bym się tu lewym pasem wcisnął, ale jak te rogatki się zamykają, to już się kolizjony włączają. Pauza włączona? No zawsze jak wyłączam silnik, to się tachograf zatrzymuje tak jakby czas. Jakbym miał powiedzmy, no jakbym nie jechał. Ale teraz my pojedziemy. Patrzcie, patrzcie jak zasuwa. Beka nieziemska, Daniel Okrój, nie? Ten przejazd kolejowy to jest koszmar, no. Koszmar ulicy Koszalińskiej jakieś. Cicho, patrzcie teraz. Przejechaliśmy. Widzicie? I co mówicie, nie przejedziemy? To zobaczcie, jak było kulturalnie. Siara, Jurek Killer, kojarzysz gości? My to już graliśmy tu jeszcze na przejeździe w Koszalinie. No, no widzisz, tak to już jest, kurde. 621 km mam do celu. Teraz droga pusta, pięknie się będzie jechało. Nie, Sultan, to jest firmy PMK, tachograf ogólnie. Kierowcy PMK go mają. Kierowcy PMK mają tachograf, który odmierza im czas pracy. Do tego jeszcze mogą się widzieć na mapie, w systemie. Wszyscy kierowcy są widzialni. Ale jak wchodzisz do gry i się logujesz, to twoja kropeczka jest zielona. Lecimy, bo tu zaraz się zamknie pewnie. Także bardzo fajna sprawa. Mi się to bardzo na przykład podoba. I tam było, że killer zdechł. W Koszalinie zostaje jeszcze magia po klaunie. Klaun z Koszalina, zapomniałem już. Zaśpiewam, Dandy grał w ETS-ie. Tak, możesz zaśpiewać, Horacy. Emocje jak w programie? Tak, Mateusz, dokładnie. Emocje jak w programie na Discovery. Ale widzisz, 110 osób, słuchajcie, no jest... Ładnie jest, ostatnio ładnie przychodzi, dużo osób, elegancko. Mówię, na tym streamie 12-godzinnym, gdzie mi tak naprawdę... Dobrze, że Diablo nie ma nigdzie tutaj na dole żadnego loga. Może ma, bo ja bym miał do dzisiaj logo na lędźwiach albo na dupie, bym miał logo Diablo. Koszalin jest spoko, zapraszam. No brakuje w ETS-ie, no wiadomo, no nie ma co dużo gadać. I ten mi wyjedzie. No wiadomo, to przecież to było do przewidzenia, panie. Ale ładny silos, kurde, piękny. Piękny silos. No trzymaj się, argentyński. Fajnie, że byłeś. Dzięki. Miasto Nowogard. I się nam ciemno robi. Patryk Juszczak, siemaneczko, witam. Szakal, na razie, no trzymaj się. Kamil, pozdrowienia z dyżuru? No pozdrawiam.
No, Jacek, tak. Błażej Cieślak, siema. No, były pytania, ale stara gwardia, no stara gwardia była całą noc, a tak naprawdę rano przyszło z powrotem, czy tam było 70, czy tam nawet więcej osób. Tam już koło 8, tam było sporo ludzi rano. A, do argentyński kaktus, no. Okej, szakal. Jedziesz od Świńskiego Ujścia? Ja instaluję TS2. Od Świńskiego Ujścia? Nie, od Koszalina. Sembir, nie wiem, jak się zgłosi jakaś fajna VS-ka, według mnie warta nagrania, to pewnie tak. Ale no już teraz będę, nie mam żadnych kryteriów takich ogólnych powiedzianych, jest minimum pół roku, ale tam już nawet rok powinno być. Ale jak się zgłosi fajna VS-ka, to mogę rozmawiać, natomiast no z VS-kami takimi, ej, nagrasz mnie, mamy bazę, wiesz, mamy swojego messengera, to już tak nie będę raczej gadał. Nie, do Świńskiego Ujścia nie jadę. Tak, JZCat myszaty. Wszystko sobie zainstalowałem. Ruch uliczny, ciężarówki, tandemy czy BDF-y, autobusy. Także mogą być spadki FPS-ów, ale nie wiem ile mam FPS-ów, mam wyłączone, to by mnie wkurzało już. Człowiek cały czas się gapi ile tych FPS-ów, ale... I tak są przycinki od czasu do czasu i tak. Mateusz Tomaszewski, Simka. O, jaki ładny sobie, zobaczcie zestaw, jaka skaniulka ładna sobie jedzie. Piękna. Co tu, Mirek, piszesz? Wstałem w sobotę 5 rano, mówiłem, że 12 godzin będę bez przerwy, to byłem. Elegancko było. No, grubo. Ktoś na pewno, no nie ma, no czasami są... O, dzięki za subka. Czasami są jakieś tam przycinki, no ale to jest normalka, no jeny, no. Wejdzie nowa karta, słuchajcie. Kiedyś. Piotrek Szerszeń. Siemanko, Piotrek. Daleko masz? U góry masz pokazane w doradce drogowym, czy mam daleko. Czy Mirek mi się nigdzie nie spieszy na razie, nie? Na razie i tak nie mam pieniędzy, także ci powiem. Nigdzie mi się, nigdzie mi na razie nie spieszno, chłopie. Za ponad 20 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Mateusz. A sprawdź, jak wygląda trasa do Piotrkowa. A co mam ci sprawdzić? Już to patrzyłem, mówiłem. Teraz jedziemy... O, będziemy jechali... Będziemy... A nie, nie będziemy jechali górą. Do Wałcza jedziemy, z Wałcza na Bydzie, z Bydzi na... Tutaj koło Płocka i koło Łodzi i Piotrków. Proszę bardzo. Czekajcie, bo tu coś mi się znowu przestawiło na czacie. Dobra. GTX 960 i wystarczy, nie ścina mi. Ale wiesz, moja karta już się też napracowała, nie? Już parę lat ją mam. A wiadomo, że są tytuły, przy których no, one będą mogły sobie trochę popracować. Tym bardziej, że to jest 980 jeszcze wersja, także... Ale Piotrek Szerszeń, ja już to dawno temu zapowiadałem, że przestaję grać w Fernbusa. Bo mam już go serdecznie dość. Szkoda zachodu na niego.
No, Mirek, ja widzę, ty grubo lecisz. Grubo lecisz z tematem tam ze swoim komputerem. Kurde, kawa się skończyła, ja pitole. Dobra, kończymy streama, kawa się skończyła. Muszę sobie jakiś ekspres postawić do kawy. Moim zdaniem, i nieważne kto, i nieważne co by mi mówił, moim zdaniem Fernbus już teraz dla mnie jest niewarty tego, żeby tam w ogóle wchodzić. Obiecanki, cacanki, a głupiemu DLC za niemałe pieniądze. I nie chce mi się w ogóle grać już w Fernbusa, no. Tak jak mówiłem, ja nie jestem takim autobusiarzem, żeby mógł wszystko przełknąć tak jak niektóre lagi w ETS-ie. Ja sobie pogram w bus symulatora, w OMSI nawet widzicie, nie... Chciałbym sobie zagrać w OMSI, ale że najlepiej, żeby ktoś tu przyszedł, ją zainstalował, wgrał mapę, wgrał jakiś fajny autobus, Daniel siada i jedź. Ja bym sobie pojeździł, ale tak, no nie mam takiej ciągoty. Jakąś kawę kupić. Natomiast Fernbus, jak ja widzę, jak on cały czas wygląda, jak on cały czas tnie na różnych streamach czy filmach. No, mi po prostu się znudził. Przejadłem się go i... Nie wiem, chyba tam jakiś autobus był do kupienia jakiś czas temu, już nawet tego autobusu nie kupiłem. Zastanawiałem się, ale mówię, nie, na co ci to? Wykasowałem go ze Steama, znaczy się odinstalowałem go w ogóle, także... Fernbusa nie był diet. Zresztą ja muszę się jakichś gier pozbyć, bo za dużo tego jest. Nie mogę się uwolnić od Farmers Dynasty, powiem wam. Cały czas sobie tam wchodzę, to tam sobie coś zaoram, to tam sobie coś pozbieram. Masakra. Dodge Challenge. Siema, siema, witam. No nie, no mówię, szakal, jak ktoś jest takim, wiesz, autobusiarzem, że lubi tak bardzo, no to Fernbus jest dla niego naprawdę, bo to jest fajna gra ogólnie. Tylko że ja, jak chcę sobie pojeździć autobusem, to ja sobie wolę, tak jak dla mnie, to ja już do bus symulatora sobie wejdę. Zrobię sobie jedną trasę, wychodzę i jestem zadowolony. No my, ETS-a my szaty nie cierpię tej gry, przestań. Odradzam. Odradzam tą grę. Siemka, Siemka Filzu. Fernbus był fajny na początku, chociaż potem już mnie też wkurzał, bo tam bardzo, bardzo, bardzo lażyło. Potem już było troszeczkę lepiej, a potem jak już obiecywali, że będzie lepiej, to za każdym razem ja to tak widzę. To jest moje prywatne odczucie i każdy ma swoje odczucia. Aktualizacje są po 2, po 1, 2 lub 3 GB. A moim zdaniem one wnoszą tyle, co wiecie, nie? Że po prostu coś tam się pobierze. Mi absolutnie w tym momencie nie chodzi o internet, bo ja nie mam z tym problemu. Ale no... To z tymi piłkarzami ja sobie tam kupiłem, a tam też dużo nie pograłem. Także wiecie, Fernbus to jest u mnie temat zamknięty. No OMSI, mam myszaty, tylko nie mam zainstalowane chyba. No ale OMSI zainstalować to jest chwila, nie? Tylko... Dzieciaki klaskali, jak skończyłeś 12 godzin, ale jakie dzieciaki? Czołem, panie generale, Poznań pozdrawiam. Mateusz, siemanko. Pozdrawiam Poznań oczywiście. Także mówię, Fernbus u mnie już jest przekreślony. Siema, czarne raki, witam. O, czekamy na tego bus symulatora 21. Zobaczymy, co to będzie. Edzio, witam. Domin, witam. Myszaty, symulator piekarni. No mógłby być ten symulator piekarni, to na pewno ja sobie kupię. Filip Godlewski, ogólnie lubię dzień, bo wtedy fajnie jest wszystko widać, ale w nocy też mogę jeździć, mi nie robi. Moje dzieciaki tam się tak nie interesują moimi streamami. Iż Sara była chwilę, ale tak jak na dobrą sprawę jej nie było. A jak oceniasz nowe DLC do ETS 2? Czarne raki. No, każde DLC będzie fajne. O, dzięki za suba. Dzięki za suba, coś taki długi nick.
Słyszałem, że SS zawiesiło pracę nad autobusami. No kurde, szkoda, nie? Szkoda, że zawiesiło pracę nad autobusami, ale... Do ETS-a, jak ktoś chce, to zawsze sobie może pobrać mod, nie? Może sobie pobrać autobus i mod na pasażerów. Bez problemu. A czarne raki, ja tego nie mam. Tutaj chłopaki się skarżą, że pikseloza jest. No ale to są skiny od SCS-u, chociaż moim zdaniem niektóre naprawdę fajnie są zrobione. Oh yeah. Dzięki za suba. Witam. Ale ogólnie to powiem ci, nie mam zdania o tych. Wiesz, każdemu się co innego będzie podobać. Ja niektóre z tych skinów lubię używać czasami. Większość używam prywatnie, no bo widzicie, jak ja teraz ostatnio nagrywam czy streamuję, to przeważnie w firmie jeżdżę, no. Ale tak ogólnie, o, świąteczne skiny lubię używać, tam z tym świętym Mikołajem. Lecimy przez ten przejazd, bo zamkną i będziemy znowu stać. Będziesz nagrywał mafię? Nie, nie będę nagrywał czarne raki. Nie, nie potrzebuję kolejnej gry. Nie, 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 nie. Ja mam Lumberjack Dynasty, Farmers Dynasty i nie wiem, co zrobić z Medieval Dynasty. Nie wiem, co z tym zrobić, bo trochę tam pograłem, ale nie mam czasu po prostu na te streamy. My wrócimy, pewnie teraz wrócimy do ETS-a raz w tygodniu. Jakiś film pewnie, jak moja rodzinka tutaj będzie. Jeżeli będzie w ogóle ETS raz w tygodniu, natomiast znowuż będzie taki, wiecie, taka mała stagnacja będzie. Medieval musi być matamet? No Medieval może będzie matamet, ja się postaram. Znaczy może jutro coś odpalę, bo jutro jeszcze jestem sam. Natomiast już Mafii na pewno nie mam w ogóle tej gry i nie będę zaczynał żadnej nowej gry na razie na kanale, na razie, no bo nie mam na to czasu. Kuba Romianowski. Jadę do Piotrkowa Trybunalskiego. No patrzcie, co za młot. Mongolstwo się szerzy, nawet w wirtualu. No ten upływ czasu jest taki trochę dziwny, no ale... Ten upływ czasu jest taki dziwny, ale być może trzeba się przyzwyczaić, bo ja nie gram w takie gry, to dla mnie to jest też takie dziwne, że jedna pora roku, czyli te 3 miesiące, to są 3 dni, tak? Przepraszam, ale dzisiaj nic nie spałem. Cymbał wymusił, dlatego być może sobie wieczorem pofarmimy, a chyba, że ja padnę na cycki jak Serek Tydrzycki, no to nie pofarmimy. Siema Tymek, witam cię Tymek. Magnes podpięty, no nie, 47 minut już mamy na tacho, będzie trzeba się niedługo zatrzymać. 17:20. Myślę, że do tej 18:00 pojedziemy. Edzie, czy będzie zmiana ciężarówki? Tyle co ja jeżdżę, chłopie, to ja nie mogę wyrobić normy, żeby kukułki na wypłatę dostać, a co dopiero zmianę ciężarówki. Może dostanę jakąś tam... jakiś ciągnik chłopaków na bazie, żeby podjechać pod szlauki go umyć jej. Nie zrobione, właśnie nie działają, Tymek. Nie działają, ale mi się wydaje, że ja muszę swoje proporce przestawić nad Jay-Z Cata, bo ja tam mam jakiś dodatek dany i wtedy będzie działało, bo ja tam coś namieszałem ostatnio. Województwo kujawsko-pomorskie, patrzcie. I to jest to, co ja zawsze pamiętam, to było tylko na Poland Rebuildingu. Jeszcze chyba na Europa Rebuilding, nie pamiętam, to widziałem chyba u Bohuna na filmach te odblaski na jezdni. To jest coś pięknego. Tymek, to premium niebieskie dostanę, no. Jeszcze będę za karę musiał, będę musiał sam je ten, sam je będę musiał tankować. Za to ile ja jeżdżę.
Horacy, jeszcze jeden tekst taki z twojej strony i pod tym nickiem też lecisz z tego kanału. Trzeba namówić krzycho.pl. Uj, wyłącz te. Aby dopuścił do trasy firmowej Kamaza i można na wschód jechać. Haha, Mirek, siemka. Volt Game, siemano. Zaraz się zrobię jeszcze dziwniejszy. Co Krzycho zaciera? Powiem ci, nie jestem w ogóle w temacie. Myszaty, nie jestem w ogóle w temacie, co Krzycho kupił, czy co zamierza kupić, w ogóle w temacie nie jestem, bo ja tam na Messengerze się odzywam raz na chyba tydzień czy dwa tygodnie. Piszę siema, albo coś tam napiszę głupiego i spadam. Nie, Sultan, teraz już jeżdżę, powiem ci, tylko na automacie. Tymek, liczyłeś, że to ja dostanę skanie, ale ja nie chciałem nawet. Ja Krzycha prosiłem bardzo szybko, mocno, żeby tu do 500 tysięcy dojechać, a mam 416,5, także jeszcze mi tam z 5 lat zejdzie. Dziś wyślę do ciebie swojego przedstawiciela. Co ty tu, Silver Dragon, świrujesz za pawiana? Myszaty, on premium dla Horacy. Tak, Jacek, trzeba zaraz zrobić porządek, bo automat najlepszy. No, najlepszy może nie. Edzio, czy będzie My Summer Car? Kurde, Edzio, chciałbym, ale nie mam kiedy, chłopie. Nie mam kiedy. Ja zacząłem od nowa, także muszę satsumkę złożyć. Może sobie usiądę jutro w dzień i satsumkę złożę, to wtedy byśmy się chociaż satsumką przejechali, ale tam też trzeba trochę zarobić, żeby na tą satsumkę mieć. A od... Szymek, dostałem ją od 335.10 dokładnie. Siemam, Patryk Młodawski. Nowe już nie są. No ja wiem, Szakal, że już nie są. Ja się dziwię w ogóle. No, jak na pewno mnie nie mogą subskrybować tacy, którzy piszą takie rzeczy w ogóle przez zło otwarte, no. Dobra. Wejdzie pod innym nikiem i będzie znowu już świrował pawiana. Nie, 300, nie zrobiłem. Nie zrobiłem nią 100 tysięcy nawet, słuchaj. Ja mało, no mówię ci, że bardzo mało jeżdżę. Bardzo mało jeżdżę. Nie mam czasu, taki nie chce mi się, wiesz? Nie chce mi się. Gabriel Lach, siemanko. ...314 km, ale my powoli jedziemy, słuchajcie. Dzisiaj zobaczyć Żuka. No, dzisiaj ciężko jest. Daniel, no pewnie, że można moje filmiki udostępniać. Ja zawsze tak mówiłem kiedyś, teraz już tak nie mówię, ale zapominam się często, że like, komentarz i udostępnienie, także spoko. No, tak się wydaje, Tymek, ale nie zrobiłem tak dużo, wiesz? Na początku miałem takie, wiesz, pierwszy tydzień czy dwa tak dużo jeździłem, a potem, wiesz, to tak zawsze jest, jak idziesz do innej firmy, to zawsze na początku jeździsz, a potem nie mam czasu, tyle powiem ci, za dużo gier do ogrywania.
za dużo gier do streamowania, że nie ma czasu tak jeździć. Mateusz, nie, nie pisałem. Pisałem do Graka, jak byłem w Polsce. Chciałem mu wysłać w końcu ten procesor, który mu chciałem tam podesłać, ale kurde, jak zwykle dałem dupy i nic nie załatwiłem. Fanmoto, siemanko. A Graku coś tam jakiś czas temu, był chyba na filmiku już tam długi czas temu, mówił, że na razie będzie miał pauzę z Polandem, że, znaczy, że odchodzi, a że niby nie odchodzi, że nie wiem, co tam w końcu było. Także nie wiem, czy on w ogóle ma jakieś informacje, czy nie. Nie, Filip. ETS to jest taka gra, że chyba on się nigdy nie nudzi. A, i zapomniałem, że przekraczam prędkość. Dobra, dzięki, Daniel. Zawsze inne osoby dodatkowe jeszcze mają szansę przyjść, a coś tam, wiesz, z twoich znajomych, czy ci, którzy ciebie gdzieś tam na fejsie, czy gdzieś podglądają, wiesz. No 11:55 minut, nie wiem dlaczego, Jacek, ale trwał trochę dłużej chyba. Kamil Sulski, siemanko, jak mi mija weekend, dopiero się dzisiaj zaczął, a we wtorek się skończy. No, Hubert dokładnie coś tam tak mówił właśnie, tak trochę tam mącił, ale okej. Okay. Czy dużo cię ominęło? No, parę wywaleń z gry, bo nie mogłem wziąć z Koszalina do Opola z Biedronki, nie mogłem wziąć żadnego zlecenia. A tak to chyba nie. Jedno usunięcie użytkownika z kanału cię ominęło tutaj, a tak poza tym to spoko. 12:24 było, właśnie, może poobcinali coś, wiesz? A w ogóle najlepszy jest rzut, nie? Słuchajcie, 12-godzinny stream. I ja tylko po wrzuceniu tego streama jako film, po paru godzinach dostałem wiadomość, że mój film może być oglądany, ale że zarabia na nim właściciel praw autorskich. I słuchajcie, jak wychodziłem z ETS-a na samym początku, to kliknąłem guzik jakiś i włączyło mi się radio. 13 sekund, słuchajcie, radio grało. I już YouTube wyłapał to i nie będzie dolarów z tego filmu. 12 godzin. A Tymek, nieważne, nie warto gadać w ogóle. Ponieważ YouTube ucina końcówkę live'a. O! Może tak jak chłopaki mówili, ucina do 12 godzin. Wiesz, myszaty, myślę, że ten, wiesz, muzyka, jak jest dość głośno, to bardzo łatwo program ją wychwyci, jakiś tam algorytm. Dlatego Twitch przejmuje youtuberów. Ja za mało streamuję, żeby na Twitcha przychodzić, wiecie? Nie ma sensu, dla mnie nie ma sensu. Też nie wiadomo, jak jeszcze długo będę w ogóle streamował. Takie na razie są trochę niewiadome, no nie wiadomo, jak się dalej potoczy. A jak będę, to jak często, to tak jest, wiecie, teraz zakładać Twitcha, ja teraz, żebym ja, o, tak jak ja zaczynałem streamowanie, że ja wiedziałem, że ja będę miał mnóstwo czasu i wtedy tak z pompą ruszyć na Twitchu, to okej, okay, ale tak jak ja mam, wiecie, jednego streama w tygodniu robić czy coś, to nie warto według mnie. Bo zapis ma 11:55, Hubert, a na początku miał 12, chyba 25. Mercedes-Benz, dobry. Michał Mazurek, 88, siemanko.
200 km, to dojedziemy te 200 km i skończymy streamka dzisiaj fajnie. Do końca świata jedzie... Znaczy, Myszaty, ja bym bardzo chciał. Ja nie mówię, że nie, ja tu nie mam, bo nie mam czasu, bo to nie, bo mi... Nie, że mi się nie chce czy coś. Tylko to jest to, co ja mówiłem, ja mam taki syndrom. Jak tutaj jest moja rodzina, albo jak ja jestem w Polsce, to mi się YouTube wyłącza całkowicie. Ja w ogóle o nim nie myślę. O, odpalę jakiegoś streama czasami, o, tak jak z synem wracałem tam z Gdańska. Ale tak, żeby siedzieć przy... O, wywaliło mnie. Chyba, czekajcie. Nie, zatrzymało się. Ale zatrzymało się i na razie czekajcie. Czekamy, co komputerowi się zrobi. Na razie się zatrzymało wszystko. Syndrom siedzenia przy kompie. Taki crash bez wychodzenia? Czekajcie. Menedżer zadań. O, nawet menedżera zadań. O, jest menedżer zadań. Dobra. Ale ETS już nie chodzi. To o co chodzi? Czekajcie, to jest jakieś pobieranie w tle. Niech się pobierze i zaraz wejdziemy z powrotem do gry. Ja tam czasami, bo mam spadki FPS-ów, drugim razem trzeba zrobić dwa razy po 6 godzin. Promoc wywala niejednemu. No, liść, tak widzę, że właśnie albo jest problem z ładunkami, albo jakieś wywalenie teraz. Dandy, jaki miły starszy, siwy pan, ale nadal nagrywający ETS-a. No nie wiadomo, jak to dalej będzie, ej. Nie wiadomo, jak to dalej będzie. Czekajcie, tu się zrobię offline. Dobra. Gdzie jest ten Eurotrack? Zaraz zobaczymy, czy dalej będzie wywalać, czy nie. Szanowny Hiszpanie, Dandy, jaki mi... Liść, okej, okay, liść. Możesz w ogóle zapomnieć o YouTubie i tyle. Mercedes-Benz, coś mi tak tutaj podpada. Ja mam spadki FPS-ów, jak byłem w miastach. No, spadki FPS-ów zawsze są, no tego się nie ominie, spadków FPS-ów, nie masz szans. A ile jest takich przypadków, że wywala z gry, a na przykład pojedziesz lewym pasem i cię nie wywali, albo poboczem, albo kamerą zero przelecisz? Gdzie jesteśmy, powiedzcie mi, o. A to by była beka, jakby mnie teraz cofnęło do garażu gdzieś tam, nie? Szalim Piotrków. Dobra, zobaczymy, gdzie jesteśmy. Zobaczymy, gdzie my tu jest. A, i patrzcie. Ten jakiś nowy teren. Jeden tu jest, a potem drugi. Także lecimy. Spróbujemy najpierw kamerą zero przelecieć. Jak się da kamerą zero przelecieć, to znaczy, że nie wywali. Trzeba włączyć GPS-a, żeby wiedzieć, gdzie się leci. Bo jak kamerą zero się przeleci, to nie powinno wywalić. O, się ładuje długo. Nie pamiętam, gdzie żeśmy byli już. No i ogólnie nie wywala, to może tam coś... Ogólnie nie wywala, to może tam coś po prostu było. Myszaty, no nie działają mi chwilowo proporczyki, muszę te moje proporczyki w modach wyżej przestawić, bo mi się podmieniły. Jak teren nieodkryty, ale no Martin, no tak nie powinno być, jak teren nieodkryty, wiesz. No będę miał u góry tego GPS-a teraz włączonego. Hubert, czy dodaje? Jeszcze mam tam trochę miejsc. W changelogu, co wywala Kamila, to jest często tak napisane, że człowiek tam tego nie kuma. Wjeżdżamy teraz na ten teren, o, na nieodkryty teren i już jest git. Na razie. Nie, Hubert, to mi kolega robił, wiesz? Kolega mi je wszystkie robił.
Potem one przestały działać, potem Lolek się za nie zabrał, ale one z powrotem działały. Dobra, póki co jedziemy. No Jacek, może tak być, ci powiem, a najlepsze jest to, że ta gra jest taka, że ona się tak naprawdę nie nudzi takim ludziom, którzy mają, którzy czują coś do tej jazdy, chociaż wirtualnej, nie? Ona się nie nudzi za cholerę, nie? O, już godzina, dwie minęły, a ja przerwy nie muszę robić. No, misiu, prawy pas. Bardzo ładnie się postarałeś, powiem ci. Pięknie. No, ta gra się chyba nigdy nie znudzi się. Ta gra się chyba nigdy nie znudzi się. Żeś se powiedział, chłopie. Dobra, póki co jedziemy, słuchajcie, chyba tutaj żeśmy nie byli. Mam taką cichą nadzieję, żeśmy tutaj nie byli. Jak nie lubisz takiego banowania, to po cholerę wchodzisz pod innymi nikami i tylko dupę zawracasz. Ja bym był na tyle honorowy, jakby mnie ktoś zbanował, to bym tam już nie wchodził, bo po co? No, jak mnie ktoś nie chce, to po co się będę pchał z bucierami? No, ale ty jesteś taki, że musisz, no. Silver Woman tu była. Witam cały czas. Siemanko, Silver Woman. Simi, witam. Lewej strony, a ja tutaj... A, dobra. I teraz lewej strony się trzymać. Jak zjechałem z trasy? Dobrze jadę. Chyba pan Knapik oszalał. Coś się zielono zrobiło. Gwardia wpadła, stara, nie chcę mówić stara. Ale stała gwardia wpadła, no co? No. Wiecie, 28 osób, no. To na czacie nie może być nie zielono. Dobra, i dalej w trasę. Dobra, to już tego GPS-a wyłączę. Siema, wracam. No Filip, siema. Różowo-fioletowo tobie jest. Jeżeli ciebie nie chcą pod imieniem i nazwiskiem, to znaczy, że już znają twoje imię i nazwisko i tylko masz u mnie to szczęście, że ja cię nie banuję za każdym razem, jak tylko widzę nowy nick. Po prostu sobie przegiąłeś już u niektórych osób. A większość moich znajomych już dawno mówiła, żeby z tobą porządek zrobić. Jesteś po prostu upierdliwy i nie dasz się lubić, no chłopie. No, co ci mam dużo mówić? Nie wiem, czy ty masz znajomych, czy ty masz kolegów, czy nie. Nie interesuje mnie to, ale jesteś upierdliwy, no. A, to już szakal, to już nie warto wnikać, chłopie. Nie warto wnikać, kto to jest. 20 lat dandy ma u ciebie pakiet, kroplówka. Chyba ty, Jacek, będziesz miał za 20 lat pakiet, kaczuszka i kroplówkę. Glukozę przed live. Ćpam zozole. Nie, Jaga, nie ma absolutnie żadnych nerwów. To nie jest taki typowy trolik. To jest gość, który tu wchodzi, już mogę powiedzieć śmiało, od lat. Tylko po prostu w końcu został zbanowany,
a zbanowanych tu trochę było i niektórzy do mnie się odezwali i zostali odbanowani, no ale to jest taki typowy dupozawracacz trochę. Pierdoła Saska. Jakub, jak ja tego dawno nie słyszałem, pierdoła Saska. No Silver, ja się nie mogę jakoś ciebie posłuchać w końcu, żeby w końcu przestać odpowiadać. Silent Bob, siemanko, Silent Bob, Volt Game. Kubamisiuszatek.pl. Województwo mazowieckie. Ile mamy? 180 km. No kurde, do 18 ciężko będzie się wyrobić. Herb Gdańska w promodzie, no. Ogólnie fajnie te wszystkie herby wyglądają. Fajnie wyglądają. Kłaczek. Tak, plus minus 20 do tego Świnoujścia. Tak, tak, myszaty. Chyba, że tobie, bo nie wiem jak tam. Mi na pewno nie do Świnoujścia. O, Silver Woman. Tak, i Jackowi taki cewnik, tylko taki gruby, żeby ciężko wchodził. Jaga, widziałeś w Londynie ratusz z Gdańska? Nie, nie widziałem. Ale ogólnie Londyn sam w sobie jest bardzo ładnie zrobiony. Tam te wszystkie fryzury. Zresztą pamiętacie, jak żeśmy tam, chyba nawet na multi żeśmy tam byli, co tam tak wąsko było. Kurde, blade. Ciekawe, czemu PR nie pokazuje herbów? Ale te herby były już wcześniej, czy teraz dopiero są? No, Bartulo, nie nudzi się ETS. To jest taka gra, która się nie nudzi, no. Po prostu. Można siedzieć, grać, gadać, świrować. Oj, 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 bo zaraz się przewrócę. Myszaty, nie wiem. Nie wiem. A być może wiem, tylko nie pamiętam już, że to w tym miejscu. Się fajnie ogląda. No dzięki, Jaga. No staram się jakoś, nie? Staram się. Staram się, a jak nie mogę... Staram się jak mogę, jak nie mogę, też się staram. Bądź starzeję. Kurde, godzina 10 i mi ten... I mi tachograf nie piszczy. A powinienem go odświeżyć po tym pierwszej pauzie. Uuu, samolot sobie leciał, taki elegancki. Na lotnisko. No, brakuje, że... No, dużo rzeczy brakuje, myszaty. Tymek. Dużo rzeczy brakuje. Takich podstawowych, które nawet mamy z modów. Ale dużo rzeczy brakuje. Ale to byśmy tu musieli jeszcze siedzieć 12 godzin dzisiaj. Żeby to wszystko powiedzieć. Co nam brakuje w ETS-ie, co by mogło być. Na nową bazę PMK do Krakowa. Zobaczymy, ile tam kilometerków jest. Ale ja bym pojechał, bo baza fajna naprawdę, tylko nie chciałbym kilometrów tak na pusto robić. To się kamerą zero przelecimy na najwyżej. No, prawy pas. Dzidek. Guma. Ja zjadę na prawo i on będzie leciał. No patrz. Tymek, kiedy nowa wersja ETS-a ma wyjść? Nikt chyba tego nie wie. Mamy czas. Tak, Szakal, mamy czas. Nie, ja nie mam za dużo, bo jeszcze bym chciał wieczorem na farmę sobie wejść.
Kamil, jakie używasz mody? Kamil, ty jesteś tyle lat już prawie u mnie na kanale i ty się mnie pytasz, jakie ja mody używam. Nie ma tutaj Jacek, już się rzekło słowo. Max Stołowski, siemaneczko, siemaneczko, witam. Jacek, weź Mercedesa, zaparkuj. Przynajmniej na 300 sekund. Umut Guduk, hello. Umut Guduk. Where do you from? Bawi mnie tak, wszyscy pytają, kiedy Iberia. No ja nawet nie myślę o Iberii. Kiedy będzie, kiedy nie będzie. Będzie, to będzie. Turkije. Oh, welcome. Masz zdjęcie swojego stanowiska? Nie, Błażej Cieślak, nie mam zdjęcia mojego stanowiska. Bo moje stanowisko to jest takie stanowisko, wiesz, to jest taka profesjonalna prowizorka. No, Umut, I'm from Poland. Chcecie się jechać? Szczerze, Sembir. No pewnie, że chce mi się jechać. A czemu mi się... Jakby mi się nie chciało jechać, to bym tego streama nie odpalał, bo bym nie jechał. Tylko już patrzę na godzinę, że się 18... Ty, ale godzina... godzina 14, a mi tachograf nie piszczy. Czemu ma mi się nie chcieć jechać? Mi się fajnie jedzie ogólnie. Już bym się czegoś napił, ale... Mamy 38 km, to co by mi się nie chciało jechać? Orange je. Co by mi się miało nie chcieć jechać, chłopie? Mam nadzieję, że nas gdzieś zaraz znowu już nie wywali, ale chyba nie już teraz. No i jesteśmy w Piotrkowie. Tylko ciekawe, jak oni mają to rozwiązane. Piotrków Trybunalski, jakie ładne orzeł. Szkoda, że bez korony. Dużo już nie zostało do przejechania. Nie, jeszcze do tego Krakowa, ale to nawet kamerą zero możemy się tepnąć. Bardzo fajna baza. Mówię, tamta była lepsza, ale ta jest też fajna. Tak, jedzie, bo jest 1000 na jego miejsce. Tak, za bramą cały bus stoi. Ukraińców. I muszę jeździć dzisiaj. Może jest coś fikcyjnej, bo dawno nie było. Ale nie mam fikcyjnej na 1.38. A ta fikcyjna, co ja mam, nie działa na 1.38. Siema Dandy, jak tam zbierasz na RTX-a? James Bond, nie zbieram na razie na RTX-a. No bo dużo bym musiał zbierać.
Ukraina Sexy Lady. Trzeba tylko manifest w znakach zmienić. A, Hubert, widzisz ty? A widzisz ty, a mi ktoś to mówił. Teraz nie ma sensu, lepiej czekać na coś nowego. Pewnie, że tak, Matamet, ja czekam. Ja czekam. A ja nie wiem, czy ja tego manifestu nie zmieniłem. Bo mi już kiedyś ktoś... Nie, czy ja byłem w Polsce i mi ktoś tam napisał, że manifest tylko trzeba zmienić. U Matameta jest film nawet. Szczerze powiedziawszy, ja nie mam czasu nawet oglądać filmy. Dzisiaj u Bohuna chwilę widziałem tego Fernbusa, tak wszedłem z ciekawości. No co ty gadasz, że ty w Piotrkowie Myszaty jeszcze nie byłeś? Co ty gadasz? Ale ja tu jestem też pierwszy raz. Może Poland coś zmienia w Piotrkowie, bo ja na takiej bazie jestem pierwszy raz. W Ikei. Mara Jacek? No pewnie, że mogę pokazać mapę. Czemu nie? Jestem tylko po jednej stronie tego Piotrkowa. Zobacz. Tutaj jest Ikea. A Piotrków jest tu z drugiej strony. Ale tylko stacja, no tak. Warsztat. Może to oni teraz zrobili, ja nawet nie wiem. W 2.50, no właśnie. Tak my wiemy o tym wszystkim. Tyle my gramy. Ja na przykład też nie czytam, bo można by było tylko poczytać, co oni dodali. Ja po prostu pobieram i jeżdżę, widzicie. Schody zaraz przydzwonię. Ikea, świeża sprawa. Firma ma płacić grube za kierowców, którzy jeździli na magnesie. Ja nie. A klawiatura ma humor, okej. Marcin, 30 km rowerem? No to nie jest niby aż tak dużo. To co mogę szukać, no to co możesz, jeżeli na 2.50 wyszedł, to co możesz szukać, żebyś wiedział, że co możesz szukać. Słuchajcie, ja muszę pauzę wykręcić ogólnie tutaj, chyba albo 4, albo teraz będzie 8 minut, a pewnie już tam na forum PMK wyjdzie mi, że do ukarania jestem, bo przekroczyłem czas pracy. Wyłączymy Myszaty, to sobie jeszcze poczekasz. Ja do Łeby i z powrotem kilka razy w tym sezonie jeździłem 60 km. O, to grubo do Łeby, 60 km. O, 4 minuty przerwy mam. To ja się rozładuję. Spóźnienie mamy, 711. No ładnie, to z 900 km zrobione. Daniel, dzięki bardzo, Daniel. Pamiętaj, że jesteś twoimi owieczkami, a nie pozwolimy, żebyś zrezygnował. nie chodzi, że ja chcę rezygnować. Ja tu nie chcę żadnych... Poczekamy, niech przeczyta. Daniel, 1977, pamiętaj, że jesteśmy twoimi owieczkami i nie pozwolimy, żebyś zrezygnował z live. Jesteś naszym pasterzem i uwielbiamy z tobą grać 4 złote. Dzięki bardzo, Daniel. Ty zawsze wiesz, co powiedzieć, czy napisać. To nie chodzi o to, ja nie robię tu żadnej teorii spiskowej, że wiecie, ja odchodzę, tylko ja wiem, że ja nie będę miał czasu. Już z żoną się w miarę próbuję porozumieć, że raz w tygodniu będę streamował. Albo wrzucę odcinek raz w tygodniu, ale ja wiem, że jak ona jest tutaj z młodym, to mi się nawet nie chce do gry siadać. Tu tylko o to chodzi, tu nie chodzi o to, że ja chcę, o bo ja teraz słuchajcie, odchodzę, bo ja nie mam czasu. No... Dlatego też różnych rzeczy na kanale teraz nie robię, nie włączam żadnego zbierania na kartę. Też już takie pomysły były tutaj z moją moderacją, ze starszyzną moderacji. Nie robię tego, bo po prostu
No, nie mogę czegoś takiego robić, jak wejdę raz w tygodniu na kanał. No proszę was. Ale dobra, ale o tym później, kiedyś. Teraz zobaczymy sobie tą drugą stronę Piotrkowa. Gdzie jest ta druga strona Piotrkowa? W tamtą stronę chyba. Tu jest wyjazd. I zobaczymy tą drugą stronę. Prywatne. No tak, Jaga, prywatne życie i wiesz, tyle lat ja siedziałem tutaj, że tak powiem, sam. Że teraz wszystko się robi? Nic nie zatrzymałem? Nie. Że po prostu jak moja żona teraz z młodym przyjeżdża, to ja o niczym innym nie myślę, jak tylko kurde sobie z nimi być. Wiecie, o co chodzi. I komputer dla mnie tak naprawdę po jakimś czasie już mnie zaczyna ciągnąć, ale nie istnieje dla mnie. Dobra, tu mamy warsztat. Ja wam powiem coś. Że możemy sobie mówić, co chcemy, ale nikt nigdy mi nie powie, promoc może być nie wiadomo jaki fajny, nie wiadomo jaki super, ale na promodzie ja nie czuję tego klimatu, zawsze mi czegoś brakuje na promodzie, brakuje chociażby tego klimatu, nieważne jak to by nie było zrobione, nie ma tego klimatu, który mi Poland osobiście daje i moim zdaniem tego na promodzie nie będzie, chociaż jest bardzo fajną mapą i bez niego już grać to też jest lipka. A tutaj co? Jakieś tankowanie tirów? Tutaj mamy hotel. O, tutaj ten fyrtel jest nawet fajnie też zrobiony. Parking? U mnie tak samo, nie czuję. Nie. Kto mi robił tabliczki z napisem? Sembir, kolega mi robił. Ale to już dawno temu, wiesz? Dobra. Zobaczymy teraz sobie, słuchajcie, na mapę. Bo nie chcę robić pustych kilometrów za dużo. Tu jest Piotrków. A tu jest Kraków. Czekajcie, ja zobaczę, gdzie tu jest ta ich baza, bo ja nie pamiętam. Chyba tu. O, przerwa zakończona. No dobra. Zapalimy go tylko. No, już zakończyłem przerwę, już nie pisz. No, nie piskaj mi, już zielony się. Pięknie. Dobra. I przelecimy się kamerą zero, bo ja już nie będę jechał, bo to już jest 18 godzina. Przelecimy się kamerą zero, że tak powiem. Do Krakowa, tylko czekajcie, czy ja tu trafię do Krakowa? Ej. Nie, zrobimy tak, że ja wyjadę z tej bazy. Także tu piszecie, bo mi się cofnęło. Żona najważniejsza, zgodzę się z tym, co mówisz. A, tu przerwa zrobiona, krokodylki już nie mają. No. Także dlatego, słuchajcie. Nie wiem, jak to dalej będzie. Chcę się pojawiać na kanale, na pewno będę to dalej, będę kontynuował, ale nie wiem, z jaką częstotliwością. Teraz czeka mnie dużo takich... rzeczy, które no, będę ogarniał. W życiu prywatnym, że tak powiem. Dobra. Tutaj pyk. Jak już wyjedziemy i będzie nas ten GPS prowadził, to ja już wtedy będę widział, jak będę leciał, że tak powiem, kamerą zero. Chyba. Przecież ja to mogę inaczej zrobić. Po co ja to tak robię? Kraków. Zaraz będziemy w Krakowie, słuchajcie. Dobra. Teraz damy się tylko obudzić, Gierze. Czekajcie, gdzie to tu jest? Nie pamiętam za bardzo, gdzie to było. Tylko raz tu byłem, słuchajcie. Tylko raz. Wpisz w konsoli go tu, no. Znajdź firmę i naciśnij FD. Nie. Na ziemię szwedzkie myszaty? Tak, mój scenik zawita i to już w przyszłym roku na pewno. Gdzie tu jest Kraków? Pokażcie mi ten Kraków. Tradeok, Strameri i tutaj, dobra.
Tradeaux, tu będzie chyba Trameri, dobra, i tu będzie baza gdzieś. Dobra, i jesteśmy na bazie PMK. Teraz sobie zobaczcie bazę PMK, jak ona teraz wygląda. Jak chcecie sobie zobaczcie tą prezentację starą, że tak powiem, z PMK ostatnią i porównajcie sobie. No mi się tam ta baza osobiście bardziej podoba, ale wiadomo, kwestia gustu, o gustach się nie dyskutuje. Wjazd moim zdaniem jest spoko, szlabaniki są. To co mi się podoba, oczywiście loga widoczne, eleganckie dwa, bardzo ładne. No i te zestawy PMK, wszechobecne, wszędzie. Wszędzie. Podoba mi się to, że tutaj one tak stoją. Co prawda nie ma tych czerwonych, które tam na bazie były. Ale te dafiki ładne są. Może kiedyś zagadam z nimi i takim dafem by mi się dali przejechać. Kurde, tak dawno dafem nie jeździłem. Może mi dadzą się przejechać. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Chyba wszystko dobrze jest. Oczywiście jest myjnia. Musi być myjnia. Ochrona szeroko stoi przy rogatce. Jest oczywiście serwis, na który też można wjechać. O, tutaj proszę, skaniula. No tego to nie zobaczycie często, słuchajcie. Skaniula na podnośniku, ale chyba tylko do przeglądu. No na pewno nie do naprawy. Hello. Tutaj oczywiście też dalej zestawy PMK, tylko tych czerwonych kabin mi brakuje, kurde blade. Baza fajna, ale tamta była, mi się bardziej podobała tamta baza, ale no wiecie, no ważne, że jest. I zobaczcie, ile stanowisk do tankowania, 4 stanowiska do tankowania. Teraz wyobrażacie sobie, jakby coś takiego było na multi? Petarda, nie? By się jeździło. Te nowe części częściej zawodzą. Zmiana oleju, o myszaty, dokładnie. Także bardzo ładnie, powiem wam naprawdę, szacuneczek, ktoś znowu im robił bazę, nie ma dużego biurowca. Tam był taki duży biurowiec, te firmy dookoła. PMK, konwój mijałeś ostatnio? O kurde, ja chyba byłem na dzisiaj na jakiś konwój zaproszony. 26. Ty, teraz mi się lampka zapaliła. Siema Grzegorz Pioterek, siemaneczko. Siema Danko. A pani Krysia Kadrowa, z którego okienka wygląda? Nie wiem, bo tu tych okienek tak... Ale słuchajcie, na bogato, nie? 911 stoją. 911 chyba to jest Porsche, nie? No, 911. O, sobie stoją dwie. Fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę tutaj jakieś... Wapko. Knorbrems. Haldex. Bardzo ładnie to wygląda. Nie, Szakalu Bombela, nie. Ja byłem zaproszony do firmy. To nie był Transglobal dzisiaj? Będę musiał zobaczyć. Także powiem wam, bardzo fajnie. I już sobie taki utkałem plan, że chyba sobie się do nich uśmiechnę, żeby za jakiś czas mi się dali tym dafem przejechać. Konikiem. Fajnie, fajnie. Przecież nie wiem, czy tu by się jakaś budka dlatego nie przydała, dlatego... Tu są fotografy, to nie są ten. Czy by się jakaś budka nie przydała, ale to już jest taki nowoczesny, oni mają piloty w kabinach, sobie przyciskają i wjeżdżają. Wiadomo, o co chodzi, nie? Także bardzo fajnie to wygląda. Bardzo ładnie to jest zrobione, naprawdę. Podoba mi się. To, że bąbel w ATS to ja wiem, ale tam do bąbla nie, bo dzisiaj w farminga chcę wejść, ale mi się wydaje, że Transglobal miało dzisiaj, kurde, streama. Miało mieć dzisiaj multika. Stary kemping, niewiadówka, ta mała... O, stary kemping, niewiadówka, myszaty, na przykład. Nie no, jakby to wyglądało, hello, na takiej bazie. Dobra, moi drodzy. Ja się z wami pożegnam, bo najprawdopodobniej się jeszcze dzisiaj zobaczymy. Chyba, że tak jak mówiłem, padnę na cycki jak serek tylżycki, a z czego się zobaczymy, to zobaczymy. Język polska trudna być. Zobaczymy, z czego się będziemy, z jakiej gry się będziemy widzieć, bo ja tak na dobrą sprawę nie wiem.
Wujek Spet, siemaneczko wujek Spet, witam ciebie. Także moi drodzy, ja się z wami żegnam. Łapeczki, komentarze i udostępniania. I do następnego. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za wizytę. 144 łapki, słuchajcie. Dzięki za donaty, dzięki za łapki. 144 łapki. Masakra. Grzegorz Pioterek, wieczorem się chociaż chwilę zobaczymy. Także jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Na razie. Hejka.